bezmiar niesprawiedliwości. Witamy 8 sierpnia, zespół, właściwie nie zespół, to jest płytka Tribute to Ministry. Różne zespoły zagrały największe przeboje zespołu Ministry. To też jeden z moich ulubionych zespołów. Odpalił to Adam Michalik, także posłuchaliśmy sobie. Będzie odpalał też kolejne utwory, a ten akurat miał tytuł Land of Rape and Honey. To można przetłumaczyć jako kraj gwałtu i miodu. I dalej będzie równie ciekawie. Dlaczego ten utwór? No dlatego, że mamy taki, a nie inny temat dzisiaj. Z okazji okrągłej 68. rocznicy zbombardowania Hiroshimy 6, a Nagasaki 9 sierpnia. Dzisiaj robimy sobie audycję pod tytułem Niech żyje bomba atomowa. Zrobimy ją w doborowym gronie. Janusz Korwin-Mikke, dr Piotr Łysakowski i mecenas Jacek Wilk. Panowie, zacznę od motta pewnego generała, który napisał książkę Über die Natur des Krieges, czyli o naturze wojny, Karl von Clausewitz. Napisał,
Wojna nie jest igraszką, nie jest zwykłym zamiłowaniem do przygody czy wygranej. Nie jest skutkiem nieskrępowanego entuzjazmu. Jest poważnym środkiem osiągania poważnych celów. Przygotowując tę audycję i przygotowując krótką informację, napisałem, że zbombardowanie Hiroshimy i Nagasaki było wielkim aktem humanitaryzmu. Dlatego, że zabicie przy pomocy dwóch bomb, chłopczyka i grubasa, czyli Little Boya i Fatmana, około 200 tysięcy ludzi, to jest bezpośrednio 100-kilkadziesiąt tysięcy w wyniku bombardowania, a później kilkadziesiąt tysięcy w wyniku choroby popromiennej, zaoszczędziło setki tysięcy istnień. Przypomnijmy sobie, jaka była sytuacja, tutaj na pewno Piotrek nie poprawi, gdybym jakieś błędy popełnił. Nie będę poprawiał. Nie będziesz poprawiał. Sytuacja była taka, że dowódca, naczelny wódz wojsk amerykańskich na Pacyfiku, generał MacArthur, przygotowywał operację zajęcia wysp japońskich. Do tej operacji przygotowano prawie 1 000 000 żołnierzy. Po doświadczeniach zdobywania Okinawy i Iwo Jimy wiadomo było, że walka będzie potworna. Zajmie miesiące i tysiące zabitych, zarówno po stronie amerykańskiej, jak i po stronie japońskiej. Więcej, cały czas cesarstwo okupowało potężną część Chin i tam też dokonywano rzeczy, które wydaje nam się, że znamy tylko z na przykład frontu wschodniego, czyli eksterminacja ludności cywilnej. To Japończycy chyba prześcignęli nawet Niemców w tym dziele niezbyt zbożnym. Pojawia się możliwość zakończenia błyskawicznie wojny. Dwie bomby wybuchły. 10 dni później kapituluje Cesarstwo Japonii. Świat się zmienia. Świat się zmienia nie tylko dlatego, że wreszcie skończyła się II wojna światowa. Skończyła się w Azji i zaczęła się w Azji, bo wcale nie zaczęła się 1 września w Polsce. Zaczęła się kilka lat wcześniej od aneksji terytoriów m.in. chińskich przez Japonię. Także ta wojna nie trwała 6 lat, trwała 10 lat. Ale świat się zmienił również dlatego, że pojawiło się narzędzie, które można było wykorzystywać, by w sposób nieznany wcześniej prowadzić działania wojenne. I tutaj od razu powiem, że gdy generał ten sam, generał MacArthur, dowodził wojskami ONZ-u w Korei, próbował przekonać do ataku nuklearnego na wojska północno-koreańskie i chińskich tak zwanych ochotników 300 tysięcy, prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman odrzucił tę koncepcję i to był błąd. I to był błąd. To był błąd. Między innymi dlatego ten reżim północno-koreański mamy, dlatego Chiny tak wyglądają, jak wyglądają. Panowie, nie chcę rozmawiać o tym, czy słuszne było zrzucenie bomby, czy nie. Chcę porozmawiać o czymś innym. Wojna trwa. Mamy lokalne konflikty, ale broń atomowa uchroniła nas od kolejnych potężnych konfliktów o skali nie lokalnej, nie regionalnej. Przeżyliśmy w Europie ostatnie 20 lat temu małą wojnę, kolejną wojnę bałkańską, tak naprawdę w Europie od 70 lat spokój. I na świecie generalnie, poza lokalnymi konfliktami, jest spokój. Nawet Pakistan z Indiami się jakoś zaczęły dogadywać, odkąd obie strony dysponują bronią nuklearną. Czyli ta broń nuklearna wprowadziła jednak jakiś porządek. Wiadomo, że użycie tej broni to będzie początek końca. To będzie początek końca. Panowie, pytanie jest, czy moja teza, że w Europie toczy się wojna, że biały człowiek, nasza cywilizacja toczy wypowiedzianą wojnę, a właściwie inaczej, nie toczy wojny, choć jest ona nam wypowiedziana, nie podejmujemy skutecznych działań, niczego się nie nauczyliśmy, czy to jest teza słuszna? Pan się na mnie patrzy. Wie pan, no to jest, pytanie jest z zupełnie innej branży niż poprzednie wprowadzenie, więc ciężko, ciężko przeskoczyć. Zwróć uwagę, że wojny, o których pan mówił, indyjsko-pakistańska, czy chińsko-japońska, czy wszystkie te wojny,
one jednak były wojnami toczonymi między wojskami. Natomiast ta wojna, którą mamy dzisiaj, to raczej nie jest wojna, tylko po prostu gnije trup i na trup ogłaszają różne pasożyty. No i taka jest prawda. No może rzeczywiście to nie jest wojna, może rzeczywiście właśnie gnijemy jako cywilizacja białego człowieka. Gnijemy, rozkładamy się i pogrążamy się w bezsensownych dysputach. To rzeczywiście warto zwrócić uwagę na fakt, że właściwie teraz nie prowadzi się, szczególnie no, w Europie, w kręgu naszej cywilizacji, takich typowych wojen o charakterze terytorialnym, czyli sporów granicznych, czyli to, że granica ma być tyle i tyle kilometrów, czy tyle 10 kilometrów dalej lub bliżej, i że w związku z tym na nowym terytorium jest nowe państwo, nowe prawo i tak dalej. Tego typu sporów w zasadzie w Europie nie ma, no nie licząc tych oczywiście po rozpadzie Jugosławii i tak dalej, i tak dalej. Więc od tego jesteśmy wolni, natomiast nie wiadomo, co będzie w przyszłości. A co do bomby atomowej, wracając do niej, to ciekawostka polega chyba na tym, że tak naprawdę nie do końca wiemy, ile krajów te bomby ma. Bo to nie jest tylko kwestia tego, że Izrael ma, chociaż mówi, że nie ma, to nie jest tylko kwestia tego, że Iran być może już ma, że Indie... Nie ma i tak dalej. Tak. Ale ja zwracam uwagę na taką ciekawą historię. Po rozpadzie Związku Radzieckiego za jakiś czas potem wybuchła taka afera, nawet film jakiś powstał o tym, że w Rosji, która niejako wstąpiła w wszystkie prawa i obowiązki Związku Radzieckiego w polityce zagranicznej, nie mogli się doliczyć atomowych bomb walizkowych. Oni sobie wymyślili kiedyś coś takiego, że można będzie przemycać na zachód w celach takich taktycznych, jak rozumiem, bardziej niż strategicznych, bomby atomowe, które mieściły się w walizkach. Ich tam było ileś 100, ileś 120, ile wyprodukowanych i tak dalej. I potem Rosjanie zaczęli liczyć te bomby i okazało im się, że jest około 90 par. Po czym sprawa jakoś ucichła bardzo. Ten generał Liebiec się chyba tym zajmował, ile dobrze pamiętam. Jakoś ucichła, ale tak naprawdę nie wiemy, w czyich rękach one się znalazły. Ale mówię o tym wszystkim dlatego tylko, że jeśli traktować bombę atomową jako niewątpliwy czynnik taki stabilizacyjny, to być może więcej tych krajów rzeczywiście ten czynnik ma, niż sobie zdajemy z tego sprawę. Ale z drugiej strony na przykład pewnie z tego samego powodu Polska nigdy nie będzie miała elektrowni atomowej. Stawiam taką tezę, bo to jest prawie zawsze równoznaczne też z posiadaniem własnej broni atomowej. Ja myślę, że nasi przyjaciele i różni strategiczni partnerzy do tego raczej nie dopuszczą. No ale zobaczymy. Ja stawiam tezę, że w Polsce elektrowni atomowej nie będzie. Pożyjemy, zobaczymy. To wprowadzenie o bombie atomowej było z jednej strony odniesieniem do tej rocznicy, ale z drugiej strony do sposobu prowadzenia wojen, trochę innego sposobu prowadzenia wojen. Gdzieś tam zapala się czerwone światełko, tak jak w przypadku wojny Jom Kippur na przykład, gdzie w pewnym momencie ruszyły potężne transporty uzbrojenia dla Izraela ze Stanów Zjednoczonych, pojawiła się groźba. No albo uzbrojenie, albo bombardujemy Damaszek. Do widzenia się z państwem. Kończymy ten przykry incydent. Więc to jest taki element, który trochę zmienił sposób prowadzenia wojen. Ale jakby nie patrzeć, generalnie to, czym jest wojna, po co się ją prowadzi, jakie cele chcemy osiągnąć, to się nie zmieniło. To się nie zmieniło. Czy grozi nam w Europie wojna? Pewnie za jakiś czas będzie nam grozić, bo to jest dość naturalne w ten czy w inny sposób. Wojna konwencjonalna, czy wojna tradycyjna, tak jak w różnych regionach się dzieje. Natomiast cały czas mi zależy na tym, żeby się zastanowić, bo ja się sam zastanawiam nad tym, czy oprócz tej klasycznej wojny, tej wojny, która ma historię paru tysięcy lat, nie toczymy, a może powinniśmy zacząć toczyć wojnę? Nie, państwo zapominacie o pewnym elemencie, pewnym bardzo ważnym fakcie. Mianowicie podpisano w Helsinkach taki pakt, który zabrania zmiany granic w Europie. Ten pakt został podpisany. Nie jest przestrzegany chociażby sprawa Jugosławii, Serbia i Kosowo, prawda? No tak, ale Kosowo nie podpisało, zdaje się. To Serbia też chyba nie. Natomiast chodzi o co innego. Do tej pory to było tak, że jedno państwo napadało na drugie państwo, żeby zająć część terytorium, a może żeby ulżyć ludności tego państwa, żeby potem mile powitała zmianę władcy. No, były różne motywy, czasami się pokłócono o urodę księżniczki, prawda? No, były różne powody wczynania wojen, mniej lub bardziej sensowne. Dzisiaj tych wojen się nie wszczyna, bo nie warto, natomiast co się stało? Państwa, nie mogąc łupić innych państw, łupią własnych obywateli.
Przecież każde państwo prowadzi wojnę z własnym narodem, układając go podatkami niesłychanymi. Zamiast obrabować sąsiednie państwo, obrabujemy po prostu własnych obywateli. Wyraźnie się przerzuciły się środki. I to jest coś szokującego. Do jakiego stopnia, przecież porównując, prawda, podatki nakładane na Polaków przez mojego ulubionego bohatera Adzia Hitlera, prawda, z podatkami nakładanymi przez panów Kaczyńskiego, Tuska i innych takich, prawda, no to zobaczmy, że one są prawie trzy razy wyższe. Trzy razy bardziej gnębią tutaj ludzi. Jest to nieprawdopodobna agresja państw przeciwko własnym narodom, które okupują. Ja sobie tak myślę o tym, o czym przed momentem mówił pan Korwin-Mikke. Nie mówię w tej chwili o podatkach, na których się absolutnie nie znam i pewno było tak, jak pan mówi, a właściwie nawet na pewno, że podatki w okresie okupacji były dużo mniejsze niż są w tej chwili i że przeszliśmy do etapu państwa rabującego własnego obywatela, a jest to własne państwo właśnie. To nie jest moje państwo. Znaczy, no powiedzmy państwo, w którym mieszkamy, żebyśmy, że tak powiem, jesteśmy obywatelami. Mieszkamy w kraju, który jest okupowany przez pewne państwo, które się nazywa Trzecia Rzeczpospolita w tej chwili. Ale tutaj nie będę kruszył kopii, natomiast mi się wydaje tak, że to, że w Helsinkach podpisano tam kiedyś sobie, że tak powiem, jakiś układ, w którym mówiono, że nie, czy w którym stwierdzono, że nie będzie się zmieniało granic, to wcale nie jest żadna gwarancja i to doskonale wiemy, że te granice w jakimkolwiek momencie, w którym komukolwiek będzie to odpadało, w komukolwiek będzie to potrzebne, nie ulegną zmianie. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę rzeczywiście, że może nie tyle niezałatwionych problemów na przykład Europą Wschodnią, tak to ogólnie nazwijmy, a Europą Środkowo-Wschodnią terytorialnych jest sporo. I to już samo w sobie nosi jakiś tam element, znamiona możliwego konfliktu. Natomiast mnie szalenie zaintrygowała jeszcze jedna rzecz, mianowicie to, Pawle, o czym powiedziałeś, na co zwróciłeś uwagę, że wynalezienie jakiegoś konkretnego typu broni doprowadziło do tego, a nie do czego innego. Zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, że... Mamy słuchacza, więc chciałbym, żebyś tak szybciutko... Gdzieś tam w początku XX, na przełomie XIX-XX wieku, Hiram Maxim wymyślił sobie karabin maszynowy systemu Maxima. No, ale wcześniej był system Gatlinga, tak na przykład. Tak jest, kartaczownica Gatlinga, że tak powiem. I ten typ broni nie odmienił tak radykalnie i dramatycznie, że tak powiem, sytuacji wokół nas i w świecie nas otaczającym, jak to, o czym mówiłeś, czyli te bomby atomowe. I one zostały, że tak powiem, jakby też użyte nie tylko dlatego, o czym mówiłeś, to jest uzupełnienie, a nie poprawienie. Mianowicie chcieli pokazać towarzyszom radzieckim, że mają. Towarzysze radzieccy mieli swoich ludzi w Los Alamos. I wiedzieli wcześniej, natomiast... I wykorzystali to. Mamy słuchacza. Słuchamy słuchacza. Witamy słuchacza. A witam serdecznie, Marek z Krakowa. Ja chciałem zadać taki temat, który już tutaj częściowo poruszył pan Janusz, czyli o wojnie z narodem, bo ostatnio gdzieś tam na necie doszły do mnie takie materiały, że Stany Zjednoczone, na przykład Homeland Security ichniejszy, kupuje bardzo dużo tych samolotów bezzałogowych, dronów. Dla Homeland Security są kupowane opancerzone samochody. No, zupełnie jakby ci ludzie szykowali się na wojnę z narodem. Taka inna kwestia. Do tego dojdziemy, bo ja jestem przekonany, że nawet jeśli jako cywilizacja nie rozpoczniemy wojny, która przywróci nam jaja, przepraszam za wyrażenie, to zacznie się wojna jedna, druga w postaci buntu społecznego. Gdzieś ktoś nie wytrzyma, ktoś zacznie strzelać. No i dlatego pan Obama chce odebrać broń ludziom, oczywiście. Chce ich rozbroić. No nie uda mu się. Miejmy nadzieję, że nie uda mu się. Dziękujemy słuchaczowi. Mogę jeszcze jedną kwestię, tak? Bo tutaj właśnie w Europie, Unia Europejska chce zrobić coś takiego jak Unię Bankową. No po co Unię Bankową? Żeby na przykład nie było takiej sytuacji, bo teraz banki są dość rozdzielone. Jak się dużo ludzi rzuci na jeden bank, no to może doprowadzić do naprawdę konkretnej paniki. Jeśli powstanie jedna unia bankowa, będzie jeden duży kapitał, wiadomo, że tam jest lewar, więc no to minimalizuje też kwestie paniki. Ale to jest inny temat, przepraszam bardzo. To jest dokładnie, to jest troszkę obok głównego tematu. Dziękujemy słuchaczowi. Dobrze, miłego życzę w takim razie. Dziękuję. Panowie, i wracając do tego... Bo to jest tak, że pojawiły się tak naprawdę dwa elementy, które połączone spowodowały, że możliwe jest prowadzenie działań wojennych w inny sposób. Przykładem tego innego sposobu była na przykład wojna z Serbią, czy wojna z Jugosławią, NATO z Jugosławią, kiedy praktycznie żaden żołnierz napastnika
nie wkroczył na teren państwa zaatakowanego, dopóki tamto państwo się nie poddało. Dopiero wtedy rozpoczęto okupację części Serbii, zajmując Kosowo. Ale co jeszcze było szokujące, podczas tych wszystkich bombardowań w Waszyngtonie funkcjonowała ambasada. Nie, panie Januszu. Ambasada Serbii funkcjonowała. Co? A w Waszyngtonie ambasada, tak. No bo w Belgradzie. Nieodwrotnie. W Belgradzie nie funkcjonowała. Zdaje się, że ambasada polska przejęła wtedy reprezentowanie. Zbombardowano ambasadę Chin. Tak, trafili. Zupełnie niechcący. Niechcący. Jak okazało się po latach, to taka ciekawostka, koszt prowadzenia przez przede wszystkim Stany Zjednoczone, koszt prowadzenia działań wojennych przeciwko Jugosławii, bo to wtedy była jeszcze Jugosławia, był po stronie Stanów Zjednoczonych większy niż straty poniesione przez Serbię. Zapraszam, w środku Belgradu jest kilka takich budynków. Miałem okazję parę tygodni temu po raz kolejny odwiedzić Bałkany i widzę, że nic się nie zmieniło ani ze sztabem, ani z siedzibą policji. Są zbombardowane cały czas. A to ja panu powiem, jak byłem na wojsku lat temu, tam 60 mniej więcej, no może 50, czytałem sobie z nudów pamiętniki marszałka Slesora, to był dowódca sił powietrznych Zjednoczonego Królestwa. I on wspomina w tych pamiętnikach, że jeszcze trochę tej wojny, a Anglia by ją przegrała, ponieważ straty ponoszone przez lotnictwo brytyjskie były większe niż straty, które Niemcy ponosili w wyniku tych nalotów. No, z punktu widzenia... Jeszcze jedną rzecz chcę dodać, bo może parę osób się obruszy za moje stwierdzenie, że to się po prostu najnormalniej w świecie opłacało i ktoś powie, że nie, Nagasaki, Hiroshima, no, takie straty... Ale pan tego tematu nie potrzebuje. Nie. Wrócimy. Znaczy będziemy go cały czas mieli. Ja tylko pragnę przypomnieć, że konwencjonalne bombardowanie Tokio przyniosło liczbę ofiar porównywalną do ofiar obu tych bombardowań atomowych, a bombardowanie Drezna przyniosło jeszcze więcej. To jest około 150 tysięcy ofiar. Jedno bombardowanie, tylko że przy pomocy broni konwencjonalnej. To jest dwa razy tyle, co Hiroshima. I palenie się w napalmie wcale nie jest przyjemniejsze niż przy jakimkolwiek wymiarze nie jest przyjemne. Natomiast jeszcze, tych kosztów. Jeszcze jedna rzecz tylko i już wam oddaję głos. Dlaczego, powtarzam, dwie rzeczy. Możliwość prowadzenia działań wojennych na odległość, czyli między innymi pociski dalekiego zasięgu i broń atomowa zmieniły oblicze wielu konfliktów. Szczególnie tych najważniejszych graczy na arenie międzynarodowej. Cały czas jednak mamy sytuację, w której ci gracze najważniejsi angażują się w lokalne konflikty. Albo tworzą lokalne konflikty, bo są im jakoś potrzebne. Kazus Rosja-Grecja. Dzisiaj mamy piątą rocznicę ataku napaści Rosji na Gruzję. Gruzja, oczywiście. Ja protestuję. Gruzja napadła na Osetię. Nieważne. 5 lat temu rozpoczęła się wojna rosyjsko-gruzińska. Amerykanie w Wietnamie, tradycyjne prowadzenie działań wojennych. W Afganistanie również i tutaj, tylko przytoczę ze sztuki wojennej z mistrza Sun, czyli Sun Zi. Przedłużająca się kampania wyczerpuje zasoby państwa. Choć słyszałem o lekkomyślnym pośpiechu na wojnie, nigdy nie widziałem mądrego zwlekania. Mówi mistrz. Więcej tych złotych porad, zresztą niewątpliwie von Clausewitz... O kumplatorze nie słyszałem. No tak. Von Clausewitz niewątpliwie korzystał, znaczy czytał sztukę wojny. Panowie, cały czas pytam, bo to mnie najbardziej interesuje w tym wszystkim. Mamy możliwości innego prowadzenia wojny? Mamy. To są te potężne pociski dalekiego zasięgu, broń atomowa. Cały czas funkcjonują dziwne wojny w naszym wykonaniu. Znaczy, mówię tutaj o cywilizacji białego człowieka, czyli na przykład Afganistan, który jest chorym pomysłem, tak jak to robią Amerykanie. No i pytanie, czy mamy, albo czy będziemy mieli wojnę naprawdę przeciwko białemu człowiekowi. Panowie, nie, to są dwie różne sprawy. Ta sprawa, o której my mówimy, to jest kwestia równowagi sił, to jest walka białych ludzi między sobą, w gruncie rzeczy. Jeżeli na przykład była parę lat temu
ostry spór o budowę tej tarczy w Polsce, prawda? I się tłumaczyło, takie były eufemy, to chodziło o antyirańskie rakiety. To jest oczywista bzdura, prawda? Popatrzeć na globus, zobaczyć, gdzie są irańskie rakiety. Prawda? To ona miała być po to, żeby... Bo wykrywać... wejdę panu słowo, antyrosyjskie byłyby w RPA założone. No nie. Zgodnie z tą logiką. Nie, na pewno nie. Wszystko leci na północ. I w czym jest problem? Rosjanie zupełnie słusznie protestowali, że to narusza równowagę strategiczną, ponieważ założenie było takie, że jeżeli by Amerykanie uderzyli na Rosję, to będą się bali to zrobić, ponieważ Rosjanie mogą zrobić im to. Już jeżeli Amerykanie by mogli wykryć start rosyjski jako wcześniej i je zniszczyć, to wtedy Amerykanie mogliby się przestać bać rosyjskiego odwetu i mogliby wykonać uprzedzający atak na Rosję. Więc ta tarcza nie jest obronna, tylko jest agresja oczywiście. No tutaj warto jeszcze może poczynić taką uwagę, że pamiętajmy o tym, że oficjalnie wojen, zwłaszcza w naszym regionie, nie ma, no ale są różne przecież tak zwane operacje stabilizacyjne, misje pokojowe i jeszcze nowa mowa jest cudowna. Tak. No i jeszcze akcje humanitarne tutaj wypadło mi z... Ale jest jeszcze jedno tak ciekawe zjawisko, które ostatnio szczególnie obserwujemy. To są różne te wojny domowe, których wiadomo coraz więcej, że raczej one nie mają wiele wspólnego z jakimiś ruchawkami wewnętrznymi, tylko są pewnie inspirowane bardzo sprytnie z zewnątrz. Oczywiście Sudan, mam to na myśli Sudan, Libia, Egipt, teraz Syria, w Turcji było bardzo zagadkowe to, co się tam działo. Właściwie dzieje się chyba nadal jeszcze, no już wygasa ten konflikt, ale... No i jeszcze jest coś takiego jak prowadzenie wojen bez wypowiedzenia. Chciałem zauważyć, że Libia została zaatakowana przez Stany Zjednoczone nawet bez wypowiedzenia wojny i nikt tego nie nazywał wojną, ale przecież to była oczywiście ta wojna i tak dalej. No, Argentyna Zjednoczone Królestwo. No właśnie, też ambasady funkcjonowały w obu państwach. Więc nie przywiązujmy się za bardzo tak do tego założenia, że wojen nie ma tutaj też w bliskim nam obszarze, bo to, że coś nazwiemy inaczej, że nie wypowiemy wojny w klasyczny sposób, zgodnie z prawem międzynarodowym, takim typowym, tradycyjnym, to nie oznacza, że nie ma konfliktu i to zbrojnego. Więc zdecydowanie takie tutaj potyczki na pewno są. I trzeba mieć to na uwadze. Natomiast chciałem zauważyć, że bardzo słuszny był ten cytat na początku z Klasewica, bo oczywiście wojna jest metodą osiągania celów. Po prostu teraz te cele osiąga się innymi troszeczkę metodami. I choćby ze względu na te koszty. Mi wcale nie dziwi, że ta atak na Serbię był bardzo kosztowny, dlatego że przypuszczam, że jeden pocisk taki zdalnie sterowany kosztuje więcej niż kilka budynków w Belgradzie. Zwłaszcza te tomahawki, które waliły kilka chałup w Afganistanie. Dokładnie, więc tutaj koszty są współmierne. Znaczy, to, co się niszczy, okazuje się, że teraz jest tak przeważnie, że to, co się niszczy, jest dużo, dużo, dużo tańsze, dużo niższy koszt jest tego niż to, czego się używa do zniszczenia. To prawda? Im bardziej zaawansowana technika, im bardziej wyrafinowana, tym droższa. Wobec tego wojnę się prowadzi, chce się prowadzić szybko albo wręcz błyskawicznie. I tutaj powstaje taka ciekawa dysproporcja. No, w Afganistanie na przykład wojska amerykańskie na dłuższą metę się wykrwawiają nie tyle fizycznie, co finansowo po prostu. No, to kraj jest właśnie nie do zdobycia właściwie, szczególnie, że słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, ale być może, że przeciętna afgańska kobieta rodzi 14 dzieci. I teraz choćby oni wyrżnęli wszystkich Afgańczyków, to w ciągu jednego pokolenia ten naród się odradza i ci Afgańczycy z tymi swoimi kałasznikowami będą się bronić nadal. Do tego będę miał cytat z Klausewica, ale to po chwilce przerwy. Junkie. He said he's a victim. Yeah, must be pretty rough. Being born tall, white and pretty, in the United States of America! You want some trouble or strain? More fun.
sprawiedliwości. No i obiecany cytat z Clausewitza. Siła militarna musi zostać zniszczona, to znaczy sprowadzona do takiego stanu, w którym nie będzie już zdolna kontynuować wojny. Kraj musi zostać podbity, ponieważ w przeciwnym wypadku w kraju tym przeciwnik może sformować nowe siły. Jednak nawet jeśli oba te postulaty zostaną wypełnione, w dalszym ciągu nie można uznawać wojny, czyli stanu istnienia wrogich uczuć i działań wrogich sił, za skończoną tak długo, jak nie uda się również stłamsić woli przeciwnika. Właśnie. I to zresztą również w klasycznym dziele Sztuka wojny mistrza Sun się podkreśla. Nie tylko zlikwidować armię, ale również przekonać poddanych, nowych poddanych, że jest lepiej niż było. No weźmy, jak to wolę mierzyć, że jest ta wola, czy że nie ma. No weźmy przykład państwa, które do dzisiaj jęczy w niewoli. Nigdy się nie wyzwoliło, mianowicie Anglia została podbita przez Normanów w 1066 roku, niedługo minie 1000 lat, do tej pory się nie wyzwolili. Tak, jęczą cały czas. Jęczą. Właśnie, wola jest. No, posłuchajcie, to jest... Ten jęk dochodzi aż do Warszawy. Jest taki przykład, już mówiąc na serio, przecież zobaczcie, właśnie ta Japonia, która została tak zgrabnie potraktowana 68 lat temu, bardzo szybko stała się naprawdę partnerem i strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Mimo że oficjalnie tam są tylko jednostki samoobrony, to jest to regularna armia dysponująca wszystkimi rodzajami sił zbrojnych. Co nie znaczy, że jakby miała szansę, to nie weźmie odwetu. Ale oczywiście, że tak. No to jest pytanie, co się bardziej opłaca i kto jest większym zagrożeniem dla Japonii. Niewątpliwie dla Japonii większym zagrożeniem są w tej chwili Chiny, więc trzeba się trzymać razem ze Stanami Zjednoczonymi, prawda, Piotrze? Nie, ja chciałbym tylko zwrócić, znaczy tak, ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, że oni, czyli cesarstwo Japonii, będzie przywracać. Zaczyna mówić o zmianie premier statusu, że tak powiem, tych sił tak zbrojnych. Premier chce... Sił samoobrony na normalną armię. Czyli jakby będzie to prawdopodobnie... Zmiany konstytucji. Dokładnie tak. Którą przygotował MacArthur. Dokładnie tak. I będzie to usankcjonowanie stanu faktycznego i być może, tak powiem, pójdą za tym jeszcze inne jakieś kroki, to znaczy rozbudowanie tychże sił samoobrony. Wstawmy to słowo, czy to pojęcie w cudzysłów. Ja mam jeszcze taki problem tutaj, jak rozmawiamy o wojnie, to on się odnosi też pośrednio do tego łamania woli przeciwnika atakowanego przez państwo X na terenie Y i to jest kwestia, których też myślę, chciałbym, żebyśmy porozmawiali, mianowicie wojna totalna. Wojna totalna, która gdzieś tam w połowie XIX wieku, w czasie konfliktu w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych się jakby ujawniła w sensie fizycznym. I tam był ten... A później wojny burskie. Tam, gdzie łamano rzeczywiście ten opór strony przeciwnej poprzez atakowanie absolutnie wszystkiego, co się dało zaatakować. I nie miało to nic wspólnego z sytuacjami znanymi z Mecklenburgii z czasów wojny 30-letniej, gdzie się przy okazji wycięło jakąś wioskę czy miasto. Tutaj chodziło o to, żeby zlikwidować siłę, żywe zaplecze armii. I to ma związek z tym, o czym mówiłeś, o czym panowie mówili, mianowicie z systemem uzbrojenia, z tym, jak się zabija, bo to może okrutnie zabrzmi, ale to tak brzmi. Wtedy zabija, no tak, teraz zabija się jakby troszkę bardziej bez głowy, nieświadomie, bo się strzela tego tomahawka, o którym pan Korwin-Mikke raczył wspomnieć i on sobie tam gdzieś leci i zabija 300, 500, 3000 osób, bo się wali jakiś wielki budynek. I to też myślę, jakby powinno się znaleźć w obszarze naszej analizy dzisiejszej, że tak powiem, ta forma zabijania. Ja tylko powiem tak, może troszeczkę odchodząc, ale pozostając przy tym, przy tej poetyce. Otóż panowie na pewno wiecie, że jakby mordowania w czasie II wojny światowej Niemcy zaprzestali tego mordowania takiego, powiedziałbym, ręcznego, bo żołnierze obsługujący karabiny maszynowe, czy też te karabiny powtarzalne, psychicznie tego nie wytrzymywali, w związku z czym pojawił się pomysł, żeby to zacząć robić jakoś inaczej. Ja mówię o egzekucjach publicznych, niepublicznych, skrytych. No i wtedy wprowadzono... Ukraińcy nie mieli i Litwini takich obiekcji. No bo nie było też, że tak powiem, możliwości technicznych. No ale dobra, to już jest jakby inna melodia. I myślę, że to też powinno się znaleźć w obszarze naszej obserwacji.
obserwacji dzisiaj podczas tej dyskusji. No tak, ale warto zauważyć, że taka wojna totalna jest w zasadzie nieopłacalna. To znaczy, jeżeli naszym celem jest tylko to, żeby rzeczywiście zlikwidować fizycznie jakąś grupę, na przykład etniczną, chyba tylko z powodów ideologicznych, no to tak. Ale wydaje mi się, że to o tyle nie ma sensu, że wtedy tracimy tak jakby duży potencjał, który moglibyśmy zyskać. Niewolników, nie? Dokładnie. Zwracam uwagę... Żywą to, siłę roboczą. Tak. Jakoś 2 czy 3 dni temu obchodziliśmy... wczoraj, tak zwaną rocznicę tak zwanej rzezi Woli, dokonanej w czasie Powstania Warszawskiego. Tam była taka ciekawa historia, że Niemcy rzeczywiście do pewnego momentu mordowali, ale potem sobie zdali sprawę z tego, że po prostu tracą siłę roboczą. Tak? No. Zaprzestali tego no właściwie można powiedzieć wbrew rozkazowi, no bo jednak nie doszli do wniosku sami, że to się im na dłuższą metę nie opłaci. Wobec tego ja bym się trzymał tezy, wydaje mi się, że można bronić takiej tezy, że jednak wojna totalna poza jakimiś szczególnymi przypadkami na jakiejś, nie wiem, no rzeczywiście czysto ideologicznej czystki, po prostu się nie opłaca z ekonomicznego punktu widzenia. Bo... Ale czasami ekonomia, sorry, jest zupełnie niebrana pod uwagę. To jest kazus Lebensraum niemieckiego. No tak, ale... Ja bym powiedział, że jest zawsze To są czerwoni kmerowie, którzy... Tak, zmieliście no się to, z niczym, prawda? Mówię o tych wyjątkach. Takie przykłady są. Natomiast generalnie chodziło zawsze, wydaje się, że zawsze chodziło i chodzi o to, żeby zdobyć panowanie nad bogactwem. No. A bogactwem są również ludzie, którzy mogą zabić. No tak, ale mówimy tutaj o wojnie, a nie o poszczególnych walkach. Na przykład w sprawie Powstania Warszawskiego to sprawa jest, bo nie inna, ci ludzie już nie wiadomo, bo że oni nie będą dla nikogo pracowali, bo ta wojna się tam niedługo skończy, prawda? To było jasne dla Niemców również. Wehrmacht w ogóle się nie wydawał tak naprawdę w powstanie. Wehrmacht pilował tylko jednej rzeczy, mianowicie, żeby były przeprawy mostowe, żeby wojsko mogło chodzić tam i z powrotem i nic innego Wehrmachtu nie interesowało. Powstanie tłumiły tam jakieś Rona, Road, prawda, jakieś tam... Dillewanger. Dillewanger, Azerowie i tak dalej, jakieś jednostki do niczego się nie nadające. Wehrmacht się nie wydawał, ale to jest w ogóle inna sprawa. Ja bym chciał wrócić naprawdę do kwestii tej bomby atomowej. Mianowicie, ja się zgadzam z tezą, że literalnie więcej osób zginęło, gdyby wojna ściągnęła jeszcze przez pół roku czy rok i szturmowano wyspy japońskie, prawda? Wiemy dokładnie, jaki jest tego koszt. Z drugiej jednak strony, na Okinawie zginęli jednak żołnierze amerykańscy i żołnierze japońscy. Natomiast w Hiroshimie i w Nagasaki ginęła ludność cywilna. Ja tylko to jest jednak Januszu, różnica. Że dowództwo japońskie postanowiło cały naród japoński. Ja wiem, oczywiście. Wciągnąć w szeregi armii. Tak, każdy Japończyk został żołnierzem. Tak, ja wiem, że oni też, że miała być wojna totalna ze strony japońskiej przede wszystkim, oczywiście. Nawiasem mówiąc, jak już mówimy o liczbach, to warto porównać ilość ofiar w Hiroshimie i Nagasaki. To była mniejsza od ilości ofiar Powstania Warszawskiego. Tak, i obszar zniszczenia miast obu razem w sumie nie był tak duży jak obszar zniszczenia, procentowy obszar zniszczenia tak, Warszawy. Bo my przeceniamy. W tej chwili, jak mówimy o stratach japońskich po wybuchu, czyli na promieniowania, to trzeba sobie zdać sprawę, że oni do dzisiaj tam liczą ofiary, które tam genetycznie skrzywdzone, to jest nieprawda. Japonii zawsze był duży, w wyniku schowu osobnego, był ogromny odsetek genetycznych uszkodzeń i to wcale niekoniecznie przypisane jest z Hiroshima i Nagasaki. Także to trzeba pamiętać. A jest nawet przypadek człowieka, który przeżył w epicentrum wybuchu bomby jądrowej, 6 pięter pod ziemią, co prawda w jakimś domu towarowym. Nic mu się nie stało, na chorobę nic nie zachorował. Miał wyjątkowy fart, bo był pod... Żyje jeszcze? Żyje, nie wiem, czy jeszcze żyje, parę lat temu jeszcze żył. Przeżył coś takiego. Parę lat temu jeszcze żył. Ale ja tutaj jedną... Czasem mnie zastanawia i bardzo nie daje mi spokoju, może to zabrzmi trochę tak naiwnie, ale próbuję sobie zadać pytanie, a co by było, gdyby Amerykanie zrobili za pomocą tej bomby, czy dwóch pomp, jakąś taką klasyczną pokazówkę, ale nie zabili tylu ludzi. Na przykład zrzucili tę bombę na jakąś tam wyspę, na której by żyło, nie wiem, 1000 czy 2000. Mogliby zaprosić obserwatorów japońskich. Oni by się sami zaprosili. Właśnie chodzi mi o to, że gdyby Japończycy zobaczyli jak i rozwalili tę wyspę w strzępy po prostu, prawda, jedną bombą. Czy efekt nie byłby tak naprawdę ten sam, a jednak tyle ludzi by zginęło? Może to jest dywagacja zupełnie jakaś oderwana od realiów wojskowych, ale że po pierwszym ataku atomowym dowództwo twierdziło, że koniec broni atomowej w rękach amerykańskich. 3 dni później, kiedy poleciała druga bomba, to już teraz na pewno Amerykanie nie mają. I była przygotowywana trzecia, bo rzeczywiście Amerykanie w tym czasie mieli raptem 3 bomby atomowe. Więc nie sądzę, żeby pokaz siły
mógł cokolwiek... Byłby mniej efektowny. Cokolwiek zmienić. No ja wiem, bo ja wiem, ale chyba nie, bo proszę pana, tam był chwała narodowa. Zwróćcie uwagę, to jest to, co mówił pan Zygier na początku, że kiedyś to było tak, że te wojny robili ludzie racjonalni, z powodów racjonalnych. W opoznaniu demokracji racjonalnie zaczyna znikać, znaczy instynkty narodowe, prawda, my tutaj wszystkie, sami wyrzynać się wszyscy, prawda, bo dawniej to było tak, że wojska zaciężne króla Fryderyka walczyły z wojskami zaciężnymi króla Wilhelma, prawda, one się tłukły, obok chłop orał, wynik tego tłuczenia się był taki, żeby płacił podatki temu królowi albo tamtemu królowi, prawda, i to jakoś to było spokojnie, bo żołnierze najemni się szanowali wzajemnie, prawda, wiedzieli i tak. Natomiast w tej chwili no, to jest normalny prymityw. Cofnęliśmy, demokracja to cofnęli się do prymityw. Ja myślę właśnie, że to jest, tu jest klucz problemu. W tym momencie, w którym pan to podjął, chciałem akurat pokazać, że niekoniecznie i nie zawsze, że tak powiem, racjonalne myślenie ma udział jakby w organizowaniu konfliktu wojennego. Mieliśmy taki krótki incydent, epizod, który pokazywał, że ideologizowanie pewnych rzeczy wyłącza absolutnie wyłącza, tak powiem, racjonalne myślenie. Ja mam tutaj na myśli w tym konkretnym przypadku wkroczenie wojsk niemieckich do Lwowa w 1941 roku i mord na tak zwanych, znaczy nie, słowo tak zwanych jest absolutnie nie na miejscu, mord na profesorach lwowskich. 40 kilku ludzi plus potem 5, bo to 2, 3, 4 lipiec, którzy mogli się gospodarce Rzeszy przydać. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie byli po zabiciu ich i jakby nie wiadomo, co się stało, zostali zamordowani, byli poszukiwani przez różne niemieckie instytucje, które chciały je wykorzystać. W związku z czym to tylko te 40 zamordowanych osób pokazuje, że w trakcie wojny, tej wojny teraz, kilkadziesiąt lat temu i teraz też, jakby elementy racjonalne odgrywają niekoniecznie i nie zawsze dużą i ważną rolę. Jedno małe przypomnienie, taka powiedzmy notka troszkę biograficzna, zanim zrobimy znowu chwileczkę przerwy, a propos bohatera literatury dzisiejszego odcinka, czyli generał Karl von Clausewitz. To człowiek, który zakończył karierę po sromotnej klęsce Prus w wojnach napoleońskich i to człowiek, który przygotował tak naprawdę, jeden z kilku, którzy przygotowali nowoczesne państwo pruskie. I jedna rzecz, oczywiście lata 30., 40. XIX wieku w państwach niemieckich to był czas, gdzie się mówiło o zjednoczeniu Niemców, wszystkich różnych, tych państwek było mnóstwo. I tylko jedno państwo, nie do końca niemieckie, bo Prusy nie były takim czystym państwem niemieckim, podjęło zgodnie z zasadami prowadzenia wojny i polityki opracowanej przez Clausewitza, podjęły trud jednoczenia Rzeszy, przywracania na mapę świata Rzeszy. I co się stało? Okazało się, że kilka raptem wojen, bardzo błyskawicznie, bardzo sprawnie przeprowadzonych, ale co? Czy ludność podbitych terenów, czy ludność włączonej Saksonii, czy później Bawarii, później, czy Szlezwiku, Holsztyna, czy Mecklenburgii, czy nie, bo ona była wcześniej, ale czy Westfalii protestowała? Nie, bo Prusy dały to, co kilkaset lat wcześniej dali Turcy, likwidując państwo bizantyjskie. Normalne prawo i spokój, przewidywalność. To, czego nie było gdzie indziej. No ale, przepraszam. Zlikwidowali konkurencję, tak. Prosta. Tragedia dla Europy w wyniku powstania państwa niemieckiego. No bo często się mówi o tym, jaką tragedią dla Europy był rozpad Austro-Węgier. Natomiast ja pytam, jakim taką tragedią dla Europy było powstanie państwa niemieckiego. Póki Niemcy były podzielone na 1300 państwek, to granica polsko-niemiecka była najspokojniejszą granicą w Europie. Przez 500 lat nie było ani jednego konfliktu na tej granicy. Wrócimy, a na koniec taka myśl ze sztuki wojny. Również mistrza Sun. Największym osiągnięciem jest pokonanie wroga bez podejmowania bitwy. Tak jest.
przyszłości. I skończyliśmy poprzednią część fragmentem z Mistrza Sun, czyli Sun Tzu, jak, poprawił mnie pan Janusz. I zaczniemy też fragmentem. A zatem najwyższą formą wojny jest przechytrzenie wroga, następnie zniszczenie jego sojuszy, potem pokonanie jego armii w bitwie. Najniższą formą jest obleganie jego miast. W tej chwili mamy najniższą formę, czyli obleganie Afganistanu. Chcesz powiedzieć, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nas oblega? To a propos Afganistanu. Ale, no tak, ale, też ale myślałem. Ale wracając do Niemiec jeszcze, bo nie skończyłem tematu. Jak rozmawiałem z panią Taciorową, są dwa razy w Polsce, w Londynie zresztą, i ona mi za każdym razem tłumaczyła, że ona się dziwi, że Polacy wyrazili zgodę na zniszczenie Niemiec bez podpisania traktatu pokojowego, bo ona by się na to nie zgodziła. Że publicznie mówiła, że ona kocha Niemcy. Dlatego chciałbym, ona żeby tak kocha, żeby mieli dwa, trzy, a nawet cztery państwa, prawda? I to było rozsądne. Ja no mają w tej chwili dwa. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie przyjęto planu Morgenthaler, który polegał na tym, żeby utworzyć niepodległą Bawarię, Wirtembergię, Badenię i tak dalej, Saksonię, zamiast Prusy zaorać. No on tam chciał jeszcze wytrzebić, o ile się nie mylę. To może była przesada. No jako przesada, ale Prusy zniszczenie Prus byłoby, znaczy Westfalii zwłaszcza, byłoby niezły pomysł. Odkąd Prusy zniknęły, no to jakoś rzeczywiście spokojniej, ale chcieliśmy też zauważyć, że Niemcy też wyciągnęli wnioski, o ile największym... Szkoda, bo odkąd nie ma Prus, to w tej Europie jest dużo gorzej. Tak, mniej ciekawie. Szybciutko myślę, rzeczywiście nieszczęściem było zjednoczenie Niemiec, ale Niemcy też po wojnach wyciągnęli wnioski. Było kiedyś hasło armaty zamiast masła, a teraz doszli do wniosku, że jednak taniej jest innymi środkami swoje cele realizować. Myślę, że można powiedzieć odwrotnie, że teraz Niemcy zamiast armat właśnie masło, czyli różne łapówki, przekupstwo i tak dalej. Polityków obcych. Po prostu jest taniej. Zauważmy, że jest taniej, zamiast prowadzić wojny, jest przekupić polityków i wszystkie cele niemieckie. Mówiliśmy tutaj o gospodarce wielkoobszarowej, czy o tak zwanym planie Mittel-Europa. Właściwie zostały zrealizowane w ramach wehikułu pod nazwą Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. Dlatego ja twierdzę, że i zresztą tak określam, więc po co wojna? Państwo niemieckie to jest czwarta Rzesza. Co by nie mówić, w tej chwili kontynent od Bugu po Ocean Atlantycki i od Morza Północnego i Morza Bałtyckiego po Morze Śródziemne jest w rękach niemieckich. Bezpośrednio. To jest bardzo kruche, bardzo kruche. Panowanie Rosji nad narodami Związku Sowieckiego było jednak silniejsze, bardziej konkretne. No myślę, że jednak uda się jednak utrzymać ten porządek niemiecki. W tej wojnie są ograniczenia, powiedziałbym, demokracji tak zwanej. Tak powiem. Nie można pewnych rzeczy robić inaczej. Zobaczymy, co się stanie z punktu widzenia zmian demograficznych w Niemczech. No i to lubimy takie milczące założenie, że Niemcy są takim niezmiennym monolitem, nie, a tam jest bardzo dynamiczna zmiana. Urząd Statystyczny Niemiecki podał, że do 2060 roku Niemcy staną się państwem islamskim. Dokładnie. A Polska, Polska będzie liczyła 30 milionów mieszkańców. Polska, do którego roku, przepraszam? 2060. W 2045 chyba czeka to Francję. Czyli już za 30 lat. I dlatego wróciłem ten drugi wątek. Tak, ale ci ludzie nas nie atakują. My sobie sami to nieszczęście ściągamy na głowę. No nie do końca. Atakują. Kazus Dania, dzielnica pod Kopenhagą, no czy tak, miasto, gdzie zakaz obchodzenia świąt, prawda? Bo oni wprowadzają szarię. W porządku, tylko ktoś się na to godzi. I tutaj pewno się zgodzę z panem, czy pan Janusz Korwin-Mikke się ze mną zgodzi, że frajerstwo jest bite w tylną część ciała. Jeżeli my im się podkładamy, to nie ma... No, wyobraźmy sobie pole bitwy, odwracamy się do przeciwnika, bo to jest dokładnie ta sytuacja, skoro pozostajemy w tej, powiedziałbym, poetyce wojennej. I wiadomo, że zostaniemy natychmiast załatwieni, więc jeżeli my im, że tak powiem, dajemy możliwość robienia tego, co oni chcą robić, no to trudno się dziwić. Tylko tu przeciwnik jest troszkę inny, dlatego że w klasycznej wojnie jest jedno drugie państwo wojsko. Do tego zmierza. Tak. Mamy swoich własnych obywateli, albo tych, którzy aspirują do tego, żeby być naszymi obywatelami i co z nimi robić. Ja mam taką refleksję, widziałem jakiś taki filmik w internecie, w którym pokazuje się, że tak powiem, demokracja ala islamika i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a na końcu jest wypowiedź premiera Australii, który mówi: dobra, chłopaki, możecie sobie kultywować wszystkie swoje potrzebne wam, jakby nazwijmy to, elementy w
waszej kultury, waszej wiary i tak dalej, ale musicie się przy tym wszystkim dostosować, bo to jest jakby odpowiedź do, wobec tego, co pan mówi. Dostosować do tego, do naszej normy. To znaczy, róbcie co chcecie, natomiast jakby nie przekraczajcie, nie niszczcie naszych norm, bo wam tego nie wolno robić i my wam na to nie pozwolimy. I no, to tak. Też w ramach demokracji ale można Europie, jakby... Ale w Europie to coś no, nie ma. Właśnie. Ja bym sobie marzył, żeby w Europie było tak, jak właśnie w Australii. No. To jest ten paradoks, że w Europie nie ma pewnego ustalonego minimum zasad, czy minimum prawa, tak, to których prawda, nie odstępujemy ani o krok, prawda? Tak, my sobie że... sami powróz kręcimy tak naprawdę, że tak powiem, na szyję. Dlatego samo Rzymianie, którzy ściągali na swoje ziemię Germanów, prawda? To nie byli najeźdźcy, oni przychodzili zapraszani, tak. Oni służyli w armii, prawda? Byli cenieni bardzo. Także oni po prostu... Przyczyną było co? Brak dzieci. Rzymianki nie miały dzieci. Były specjalne prawa, które nakłaniały do posiadania dzieci i to nie działało. Dlatego, bo to jest próżnia demograficzna, to się pojawiają no, nowe ludy. I dlatego, że ponieważ Europejki nie mają dzieci, no to no, mamy inwazję no, ze wszystkich stron. No dobrze, czyli mamy inwazję, nie mamy wojny. Ja się zastanawiam, czy jednak to nie jest jakiś rodzaj wojny. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy konflikt, czy coś. No, nie, wiem, że, wiem, zaraz, że nie, chcę, nie chcę, no właśnie, nie chcę za 30 lat mieć problemu, że w mojej wsi powstanie meczet i będzie mi jakiś kozodymacz chodził będziesz, i tego mówił... Tego będziesz miał. Żeby jeszcze tylko meczet powstał, może być o wiele gorzej. Powstał meczet jeszcze pół biedy. No tak. Można to od biedy rzeczywiście jakoś tak klasyfikować. To klasyczne dzieło Zdarzenie cywilizacji pana Huntingtona właśnie mniej więcej tak to definiuje, że te wojny klasyczne zastąpiły teraz takie zdarzenia cywilizacji i musimy tak jakby przyzwyczaić się do tego, żeby trochę przedefiniować ten nasz konflikt. Mamy różne takie zimne wojny na razie, które się toczą na różnych płaszczyznach, ale nie dostrzegamy właśnie tych największych zagrożeń. W końcu powinniśmy sobie zdawać sprawę, że czasem klasyczna wojna może być mniejszym zagrożeniem dla nas, prawda? Niż to, co się dzieje. Niż to, co się dzieje, dokładnie. No, proszę Państwa, no powiedzmy sobie jasno. Dlaczego nie mamy dzieci? Dlatego nastąpiło rozwydrzenie ze strony kobiet. Rozwydrzenie ze strony kobiet. No jeżeli kiedyś biały człowiek panował nad światem, a teraz nie potrafi zapanować nad własnymi kobietami, no więc... Mamy słuchacza, słuchamy słuchacza. Dobry wieczór słuchaczowi. Dobry wieczór, znowu Marek z Krakowa. Ja mam jeszcze takie pytanie a propos tego wątku islamskiego, który został poruszony, bo ostatnio pojawił się taki filmik w internecie, gdzie English Defense League przeszła potężna manifestacja z transparentami nie chcemy meczetów, taka wyjątkowo antyislamska i chciałbym, żeby panowie to w jakiś sposób skomentowali tutaj, bo też jest taki ruch Polish Defense League, który gdyż ostatni filmik tego założyciela Polish Defense League przed meczetem w Polsce w takiej kominiarce biało-czerwonej, mówiący muzułmanom, że mają się dostosować do naszej kultury. Proszę o komentarz. Co ja panu powiem? Pozdrawiam słuchaczy. Dziękuję. English Defense League. To jest organizacja, która coraz lepiej sobie śmielej poczyna. I niestety, bo generalnie nie przepadam za różnymi faszystowskimi organizacjami, ale niektóre z postulatów, szczególnie założyciela tej organizacji, trafiają mi do przekonania, bo to jest mniej więcej to, o czym ty, Piotrze, mówiłeś, co powiedział premier Australii. Wara stąd, jeśli nie przestrzegacie naszych norm i zasad. Won wynocha. No tak, ale przepraszam bardzo, premier Australii nie zabrania budowy meczetów. Także... W Polsce też nie zabrania. Także właśnie, no właśnie ten atak jest, że tak powiem, obok. Ten atak jest obok. Meczet jest tylko efektem tego, że jest dużo muzułmanów. Problem, dlaczego jest dużo muzułmanów? No to jest problem. Żeby nie ściągać sobie muzułmanów, co gorsza, muzułmanów najgorszego sortu, czyli tych, którzy znęconych zasiłkami dla bezrobotnych, prawda? Czyli menestwo, które, jak wiadomo, co tam robi, prawda, po nocach, żeby tych muzułmanów było 14 dzieci, prawda, na jedną muzułmankę, więc pracują nocami dzielnie, a w dzień tam samochód podpadł, prawda? To coś. Ja tylko przypomnę, że niestety Rzesza jest państwem bardzo socjalnym, jeśli nie socjalistycznym. No i dlatego mówię, że ciągnęliśmy to wszystko na głowę. I między innymi jest ogromna tak zwana państwowa pomoc, czyli grabienie podatnika z owoców jego pracy, by dać różnym takim gościom z marginesu. No i niestety, w tym samotnym matkom. A co my mamy w rodzinie islamskiej? Bardzo często mamy on sam i je 3-4. Ale w świetle niemieckiego prawa tylko jedna jest żoną. Tak, reszta to są matki samotnie wychowujące dzieci. Tak. I otrzymują zasiłek. W związku z czym... Spory. Ogromny zasiłek. W związku z czym
niemiecki podatnik, przeważnie Niemiec, czasami Polak, Turek, Ślązak i tak dalej, finansuje gościa, który prędzej czy później poderznie mu gardło, albo spali samochód, czy zabije policjanta, no kazus wypadki podparyskie we Francji, okay. Prawda? No niestety, powtarzam jeszcze raz, ściągamy sobie na głowę mnelstwo i sami sobie jesteśmy, znaczy ja nie jestem winien, prawda, ja się nie przyznaję, ale głupota tych ludzi jest przerażająca zupełnie. Oni rozumują, na razie to potrzebujemy rąk do pracy, niektórzy przyjadą do nas, coś tam, chodniki zamiotą czy coś tam, a co będzie za 30 lat, że co nas po nas chodzi potop, to już znamy, prawda, to było przypisane niektórym arystokratom francuskim, prawda, przed rewolucją. No i teraz albo zrobi się rewolucja, prawda? Póki jeszcze Francuzów jest więcej, tylko że co z tego, że u nich jest więcej, jak oni nie mają tego ducha bojownika, prawda? Nie mają chęci walki. Czekają z tym się podręcznie głowy, czekamy na barbarzyńców. No, przypomnijmy, że Francja chyba ostatnią wojnę wygrała w Algierii w połowie XIX wieku. No i mówiąc szczerze, ja Państwu powiem, że jak popatrzymy na prawa, które pracują w świecie muzułmańskim i ucisk, który nas czeka ze strony Unii Europejskiej, to w gruncie rzeczy nie wiadomo, co gorsze. Radio Polska Live 100% przebojów. Bezmiar niesprawiedliwości. Wracamy, panowie, wracamy. Znowu, będziemy cytować. Mistrz Sun. Możemy powiedzieć, że znając siebie i znając swojego wroga, osiągniesz zwycięstwo 100 razy na 100. Jeśli znasz siebie, ale nie znasz swego wroga, doświadczysz jednej klęski na każde zwycięstwo. Jeśli nie znasz ani siebie, ani wroga, nigdy nie zwyciężysz. Otóż dochodzę do wniosku, że Europejczycy przestali siebie znać, a wroga to już na pewno nie znają. Z całą pewnością. Czy doszło na przykład do sytuacji, to już kuriozalny przykład dam. Teraz go już używałem, że lat temu tam półtorej Rada Szkolnictwa Anglii wali chyba, wydała dekret, że nie wolno w szkołach kolportować pocztóweczek z Matką Boską, Dziecinkiem Jezus i tak dalej, żeby nie urazić uczuć muzułmanów. I nie dość, że my się ich boimy, prawda, wiecie, że Żydów byśmy się nie bali, prawda, urazić ich uczuć przez to. No, ale to nie o to chodzi, że my się ich boimy. Chodzi o to, że imam Anglii po dwóch dniach wydał oświadczenie, że on nie rozumie, o co chodzi, bo zgodnie z Koranem Jezus jest wielkim prorokiem. Matka Boska jest czczona jako matka wielkiego proroka i on nie rozumie, dlaczego to było. Czyli my nie tylko się ich boimy, ale ich w ogóle nie znamy. No właśnie. Kompletnie. Dokładnie tak. Inny przykład chyba też, nie, to akurat z Francji. Młody chłopak, który jadł hamburgera, tak, został pobity w metrze przez dwóch muzułmanów. Rozstrzelać gnoi na miejscu. Bez wahania, Zastanawiam się, dlaczego nie. Ale powinno 10 Francuzów z metra wstać i zrobić manto, na miejscu. Tylko że pamiętam, gdy byłem 20 parę lat temu na Wykopalskach, poznałem chłopaka, Lohan, czyli Wawrzyniec, potężne chłopisko, i Lohan mówił: wiesz co, Paweł, bo my to teraz to jesteśmy mistrzami. My Francuzi. Ja mówię, ale w czym? W dawaniu dupy. Tak jest. O tym pomyślałem, ale to no powiedziałeś. No bo tutaj dochodzimy do takiego problemu, takiej fałszywie czy opatrznie rozumianej tolerancji, prawda? Już pomijam fakt, że to wymysł lewacki. Niech oni sobie jedzą tylko wołowinę, niech oni sobie chodzą do meczetu, ale jak on będzie przeszkadzał mnie jeść wieprzowinę, to w mordę i koniec. Dokładnie. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę, że przecież pamiętajmy, że Polska, czy pierwsza Rzeczpospolita była krajem wielonarodowym i jakoś te problemy narodowościowe nie miały aż takiego znaczenia. Czy bo nie było demokracji. Nie było demokracji. Ale o co chodziło? Te różne narody łączyło pewne takie minimum zasad. To znaczy przyciągała te różne narody coś, co nazywamy polskością, na co się składało takie rzeczy jak na przykład ograniczony rząd, duże swobody, indywidualizm, dokładnie urzędowy tak. Język polski, ale też wszyscy wiedzieli, że religia panująca jest jedna, to jest rzymskokatolicka. Jest tolerancja oczywiście, to znaczy mniejszości innych nie zwalczamy, ale muszą wiedzieć, że tutaj panuje taka, a nie inna religia. I te czynniki spajające były na tyle silne, że te mniejszości, mimo że mieliśmy ich mnóstwo, też muzułmańskie, że mamy też meczety, to powodowało, że
te mniejszości, mówiąc krótko, czuły pewną lojalność wobec tego państwa, wobec tego społeczeństwa. Oczywiście. Jakoś się z nim utożsamiały, tak? Utożsamiały. Teraz to, że muzułmanie się nie mają zamiaru utożsamiać ani z państwem francuskim, ani z brytyjskim, ani być może w przyszłości z polskim, jeśli będziemy mieli ten problem. Z niemieckim, z holenderskim. Wynika stąd, że nie ma pewnego minimum zasad, które przestrzegamy żelazną konsekwencją, a dając tym ludziom jednocześnie swobodę, prawda? Czyli taką prawdziwą tolerancję w tym sensie, że wyznajcie sobie, co chcecie i tak dalej, i tak dalej. Ale uszanujcie to, że tutaj jest panująca religia Kościół rzymskokatolicki. Ale ja chciałem podkreślić, że tutaj bardzo ważne są prawne zasady. Tak, są związki personalne. Składa się przysięgę królowi konkretnemu, który jest człowiekiem, któremu można przemówić do rozumu. Nie można przemówić do rozumu większości, prawda? Bo od razu większość polska będzie, jak zacznie dyskutować z mniejszością jakąś tamtą, od razu będą konflikty większości z mniejszością, prawda, stanie się po mordzie. Więc nie było tego problemu. Oczywiście. Nie było problemu na przykład wyznaniowego, nie było małżeństw państwowych. W związku z czym Ormianie zawierali sobie śluby swoje, uznawali swoje, Żydzi swoje, prawda? Ukraińcy prawosławni swoje, katolicy swoje, protestanci swoje, prawda? Nie było żadnego problemu. Każdy sądzili się według swoich praw, a jeżeli był spór między różnymi nacjami, to wtedy były sądy królewskie. Miały jasne, jak mówił słusznie pan mecenas, było jasne, proste prawo. Wiadomo było, prawda, że co trafi po sąd królewski, co potem się oczywiście zaczęło się rozpadać, bo to prawo nie zawsze było wykonywane, ale na początku to działało bardzo dobrze. Oczywiście, bo ta lojalność wobec króla spajała naród polityczny, że na tym właśnie, wracam do moich kochanych Prus, na tym polegał właśnie sukces Prus, dlatego ja kiedyś tam napisałem, że Prusy w pewnym sensie były spadkobiercą części myśli politycznej, ale tej wewnętrznej Rzeczpospolitej. No, był taki historyk. Zwróćcie uwagę, że Prusy były wieloreligijne, były. Nie było tam akurat mniejszości islamskiej, tak jak na terenach Rzeczpospolitej, ale byli Żydzi, protestanci, katolicy. Dopiero kiedy odbiło papieżowi, Bismarck musiał zareagować, się zrobił Kulturkampf. Kulturkampf nie był skierowany przeciwko Polakom, tylko przeciwko kościołowi katolickiemu. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. I na wewnętrzny sprawę. Użytek nie wiem. Polacy się oberwali, bo byli katolikami. No dokładnie. Proste, tak, tylko dlatego. Więc dlatego mówię, że w pewnym sensie Prusy były spadkobiercą tej części myśli politycznej wewnętrznej. Czyli jasne prawa dla wszystkich, a reszta rób ta co chce, tak jakby powiedział klasyk myśli socjalistycznej. No tak, tylko właśnie fundamentalna różnica była taka, że o ile wtedy nikomu nie przyszło do głowy, że można nie być lojalny wobec swojego suwerena, króla, to teraz muzułmanie wprost po prostu gardzą tymi państwami, które mieszkają. Jesteśmy lepsi. Tak. No w stosunku do kogo mamy być lojalni? To inna sprawa, dokładnie, to inna sprawa, no, że nie mają. Z punktu widzenia Brytania ma jeszcze królową. Czy tego drugiego prezydenta, którego tam ci nienawidzą też. Wielka Brytania ma to szczęście, że ma królową. Nie, to jakby, tak? Ja cały czas... Pana Holanda mają słuchać? Przepraszam. O panu Holandzie to zapomnijmy. Nie, bo ja jakby cały czas też fascynuje mnie, uciekliśmy już bardzo daleko od wojny, fascynuje mnie ta wszechwładza poprawności, panowanie poprawności politycznej. No wiecie, w czasie ostatnich meczów tej tak zwanej, pożal się Boże, T-Mobile Ekstraklasy, na dwóch co najmniej stadionach próbowano wywiesić, czy podczas tych rozgrywek europejskich próbowano wywiesić jakieś tam plakaty, czy jakby te sektorówki dotyczące powstania warszawskiego. Wyobraźcie sobie, że delegaci UEFA, czyli Europejskiej Unii Piłkarskiej, zabronili na polskich stadionach, jakby abstrahując od mojego stosunku do tego, wywieszania tych sektorówek czczących jakieś tam fragmenty polskiej historii. No to jest przecież kompletna aberracja, absurd. No ale jeżeli się chce trzymać sport z dala od polityki, no to ma to pewien sens, prawda? Bo najpierw się powiem tak, a potem się powiem inne, prawda? Zresztą się ludzie tłuc pod politycznie. Oni się i tak biją, bo... i tak jak to w mądrze powiedział, trzeba ich wypuścić, niech się biją dalej. Nie wiem, czy to pan akurat Ja właśnie mówiłem, że trzeba zrobić sektory czerwone i zielone. Kto idzie na zielony, to jest chroniony, a jak to idzie na czerwony i się tłucze... To jest jego problem. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Ale wcale nie uciekliśmy, właśnie chcę powiedzieć, wcale nie uciekliśmy od tej wojny. Amerykanie zbombardowali Japonię, później jeszcze prowadzili parę wojen, kilka wygrali, kilka przegrali, ale z białego człowieka właściwie to tylko oni i niestety Rosjanie są tymi, którzy gotowi są jeszcze naprawdę pójść na wojnę jedną czy drugą. To prawda. Biorąc pod uwagę, że większość wojska amerykańskiego to są już murzyni. Aczkolwiek Rosjanie mają straszny problem nawet z własnym wojskiem, ponieważ
Co tu dużo mówić, degeneracja tutaj takiej tkanki ludzkiej w Rosji jest bardzo duża i okazuje się, że... Polecam kilka filmów, przepraszam, od razu, jeśli ktoś może obejrzeć Ładunek 200, genialne kino rosyjskie, naprawdę genialne kino rosyjskie. Specnaz działa. A w każdym razie Rosjanie mają nawet problemy z uzupełnieniem stanu liczebnego wojska, co powoduje, że muszą uzupełniać go... No, brzydko mówiąc, kim popadnie. I w efekcie tego bodajże 30% armii rosyjskiej to są ludzie wyznający też religię, no, muzułmani, mówiąc krótko. Więc oni też mają... To samo co z Ziemem. Mają potężne problemy, aczkolwiek rzeczywiście, no faktycznie, Rosja tutaj to jakby wydaje się, że tak z daleka, że prowadzi trochę zupełnie inną politykę, bardziej czytelną przynajmniej się wydaje, niż inne kraje. I nie wiem, czy nie nastąpi za jakiś czas jakieś odwrócenie sojuszy i czy nie powinniśmy naprawdę zweryfikować, tak powiem, naszego myślenia o tym, z kim mamy wchodzić w te sojusze, no, czy to wojskowe, czy ekonomiczne, czy polityczne. Znaczy nad sojuszem amerykańskim pomyślałbym, żeby się pozastanawiać za parę lat, kiedy będzie ostatecznie wiadomo, czy kolos się przewróci, czy nie, no, i co tam wyjdzie. No, ale patrzymy, raczej się rozpadnie na Ale Stany. Patrzymy naprawdę na Rosję. Tu może, bo jeżeli mówimy o przeszłych wojnach, to pomówmy o przyszłej wojnie, która nam wisi nad głową, prawda, od kilku już tygodni, gdzie przecież chyba już 6 tygodni temu, wszystkie floty rosyjskie, nawet dalekowschodnie, wpłynęły na Morze Śródziemne i pływają sobie między Cyprem a Syrią. Po to, żeby ewakuować personel ambasady, ewakuować 300 ludzi. Tak, milion Rosjan mieszkających na Cyprze. No, też... Po drodze zresztą czuciły desant na brzegach czarnomorskich. Też oczywiście, no, tak sobie, prawda? Misja humanitarna. Misje humanitarne w postaci rakiet, prawda? Ziemia, woda, prawda, sobie tam siedzą. Jakaś siła je zniszczyła, Izrael się nie przyznaje i twierdzi, że to nie on zniszczył, prawda? Absolutnie wszyscy że to od razu wszyscy podejrzewają, nie wiadomo dlaczego biedny Izrael. No? Także, natomiast kto oskarżył Izrael o zniszczenie tych rakiet? Amerykanie. To jest szokujące zupełnie, bo tam Obama wcale nie jest takim proizraelskim. Wbrew pozorom, to pani Clintonowa była proizraelska, Obama nie. No przecież Obama powiedział o powrocie do granic tam. Tak. Także to jest sytuacja jest bardzo, bardzo ciekawa i naprawdę, kto widział zdjęcia, pokazałem na moim portalu konkordnik.pl, tam jest zdjęcie pana Putina i, znaczy w sensie Putina i Baracka Husseina Obamy. Kiedy ich miny. Benedykta, stosując już Benedykta, panie, tak, no, Barak, musi Benedykta. Być pan konsekwentny. Tak, ale właśnie stwierdziłem, że Barak to jest samodzielne imię, niestety, ale nieważne. Na pewno Hussein. I miny świadczą o tym, że oni nie tylko nie doszli do porozumienia, ale że oni wiedzą, lubią wręcz. Oni wiedzą, jakie to mogą być konsekwencje. Naprawdę, naprawdę i widać, że bardzo pan Obama naciskał na Putina, żeby ustąpił mu Syrię, a przecież Rosja mogła darować Egipt, to nie miała interesów, mogła podarować, nie podaruje Syrii, nie może ustąpić. No? Bo wtedy poszłoby następny. W związku z czym grozi nam wojna autentyczna, proszę państwa. No? Znaczy, ja cieszę się, że zaczyna się coś zmieniać również w Niemczech i poza dyplomacją marki, bo to się tak to kiedyś zostało nazwane. No teraz nie marki, tylko euro. Zaczyna się również podobno Niemcy już nadrukowały na wszelki wypadek Deutsche Mark, gdyby trzeba było. To na pewno, znając ich, to na pewno to, mają. No myślę, tam, że są już, z banku trzymają już są przygotowane, tam, tak? Ale następuje reorganizacja Bundeswehry i zaczynają się różne działania mające na celu podnieść sprawność bojową niemieckiej armii, bo parę lat temu, to było w momencie, kiedy Amerykanie zaatakowali Irak, dostałem taki SMS od kolegi. Świat się kończy. Najlepszym golfistą jest czarny. Najlepszym raperem jest biały, a Niemcy nie chcą iść na wojnę. I coś w tym jest, bo Europa nie ma jaj, mówiąc krótko. Nie ma jaj. To jest kisiel. I cytując tylko Pulp Fiction, jeden z moich ulubionych filmów, robią nam z czterech liter jesień średniowiecza właśnie te menele, tak? Powiedział pan menele. Tak. Ten lumpen proletariat islamski, który tutaj się zwala. Ale ciekawe jest to, że ani słowa nie wspomnieliśmy do tej pory o Chinach, a to przecież wydaje się, że też może być pewien
pewien czynnik wojennogenny, że tak powiem. Jakiś rok temu, czy półtorej roku przecież temu, USA zmieniły w ogóle swoją doktrynę obronną. Ona w tej chwili jest, mówiąc w skrócie, tak naprawdę skierowana właśnie przeciwko Chinom, tylko że tam jest takie ciekawe założenie, że oni nie chcą prowadzić wojny takiej otwartej, tylko coś w rodzaju blokady chińskich portów. Z tego typu założenia, czyli wiedzą, że wojny konwencjonalnej z nimi nie wygrają. No chyba, że ich po prostu zasypią tym wszystkim, co mają. No tak, ale Chińczycy też mogą zasypać i to nie tylko... Zdaje się, że jednak cały czas przewaga amerykańska jest tam chyba 20 do 1. W bombach atomowych. W tym od czegoś my zaczęli. Dobrze, możliwe, że tak, ale to nie znaczy, że Chiny są na z góry przegranej pozycji. No bo ciężko ich pozabijać wszystkich. Ciężko pozabijać wszystkich, to jest jedna rzecz. Poza tym, tutaj mi się przypomniało, nie wiem, z pół roku temu oglądałem taki dość głupi film szpiegowski, poświęcony tematyce szpiegowskiej, ale jedno zdanie tam mnie uderzyło. Wypowiadała się jakaś wiceszefowa której z agencji amerykańskich wywiadowczych i stwierdziła, że Chińczycy w ciągu ostatnich chyba 10 lat wykradli wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wszystkich rodzajów broni, jakie Amerykanie mają. No to ale, widać chociażby po... Ale Amerykanie do tej pory nie wiedzą, jak to się stało. No to widać chociażby po najnowszym myśliwcu niewykrywanym, myśliwcu piątej generacji, tak? Znaczy ja zmierzam w nieudolny sposób tylko do puenty bardzo krótkiej. Mianowicie wydaje mi się, że mimo wszystko Chiny są największym wrogiem potencjalnie dla Stanów. I z tego powodu wydaje mi się, że jednak konflikt rosyjsko-amerykański jest mniej prawdopodobny niż... Bo po prostu mówiąc krótko, oni trzymają siły na Chiny. Chiny i Rosja świetnie wiedzą, że nie mogą dopuścić, żeby drugie uległo Ameryce, więc się zawsze... Będą wspierać. Zrobił się ciekawy klincz, który powoduje, że chyba jednak tego typu sporów nie będzie. 450 milionów ludzi w Europie. Najpotężniejszy, najbogatszy rynek na świecie. 450 milionów i patrząc na badania w różnych krajach przeprowadzone, 85 do 95% to są debile, nie zdające sobie sprawy z tego, co im grozi. To są ludzie, którzy nie rozumieją, co wokół nich się dzieje. Jeśli spojrzymy, każdy z nas pamięta, co było 30 lat temu, w miarę doskonale, jak wyglądał świat, jak wyglądały takie normalne wartości. No to jedno pokolenie. Ale panie Pawle, mój ojciec mi zawsze z dumą mówił, że w Polsce nigdy nie wydano Mein Kampf. Otóż to jest oczywiście idiotyzm. Należało to wydać, przeczytać i zrozumieć, prawda? Otóż tak samo dzisiaj się w ogóle nie tłumaczy, nie czyta tego, co robią muzułmanie. Oni sobie robią, piszą sobie manifesty takie, śmakie. Tam są ogromne kłótnie między sunnitami, alawitami, szyitami, druzami. No, wszystko jedno, jest to całe spory. My się w ogóle w tym nie orientujemy. Doszło do sytuacji niesamowitej zupełnie. To było za tego idioty Clintona. Jeden z oficerów amerykańskich z CIA się ze służby uciekł, wyjechał sobie do Francji i ogłosił, że w wyniku tego, że Clinton dbał tylko o jedno, żeby na placówce były co najmniej jeden homoś, była połowa kobiet. Ale ładne kobiety, jak rozumiem. I tak dalej. W wyniku tego na Bliskim Wschodzie w żadnej placówce nie było nikogo, kto by znał dobrze arabskie. Ale to mi coś żywo przypomina, tak powiem, jakąś taką dyplomację tu z bliższego otoczenia. Z ulicy, która jest parę kilometrów stąd. Tak, tylko że na szczęście przecież rządzą w tych demokracjach kochanych, rządzą służby specjalne. Może coś tam wiedzą. Właśnie, tutaj mam nadzieję, że może przejdziemy do takiego ciekawego następnego aspektu tej wojny, która się toczy, czyli wojny służb. No, wydaje mi się, że w takim razie bardzo... Myśl Suncy. I chwila muzyki. A niewątpliwie toczy się cały czas. Bycie przygotowanym na wszelkie ewentualności daje pewne zwycięstwo. Tak jest.
Jesteśmy po krótkiej muzycznej przerwie. Mamy słuchacza. Witamy. Witamy, panie Marku. Witam po raz trzeci, Marek z Krakowa. Szanowni panowie, ja mam takie pytanko o inny typ wojny. Wojna surowcowa, wojna walutowa, bo Chiny na masę skupują złoto. Stany praktycznie tego złota nie mają i właśnie czytam artykuł, że Chiny proponują nowy system monetarny oparty na złocie zamiast upadającego dolara. Proszę o komentarz w kwestii właśnie tej wojny walutowej, która trwa już, zdaje się, do podrukowania od jakiegoś czasu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Bardzo, bardzo dobry wątek. Pozwala nam kontynuować wątek chiński. I wojenny. Wojenny i jednocześnie przypomnieć, że kiedyś dolar był wymieniany na złoto. Kiedyś był. I wtedy to była waluta, a teraz jest to jakaś szmata. Tak naprawdę. To mniej więcej półtorej roku temu chyba Chiny ogłosiły i to przeszło zupełnie bez echa. To dla mnie szokujące, jak znowuż media nas nie doinformowują o najważniejszych sprawach. I Chiny ogłosiły, że przechodzą na rozliczenie w juanach w handlu ropą. Rynek handlu ropą to jest największy rynek na świecie. Znaczy chyba nie ma rynku o większej wartości niż handel ropą. To z kolei powoduje, że w dłuższej perspektywie Chiny w ogóle chcą odchodzić od dolara, który do tej pory jest tą walutą rozliczeniową. Ale obiektywnie juan jest bardziej stabilny od dolara, więc o co chodzi? Tak, ale to powoduje, że Stany mają gigantyczny problem, bo przecież oni finansują sobie od wielu, wielu dziesiątek lat finansują sobie deficyt permanentnie dodrukowywaniem dolara, który jest wpompowywany w gospodarkę światową. Znaczy polega na tym, że drukują go na tyle, na ile potrzebuje gospodarka, dużo więcej niż oni sami. I dzięki temu oni się finansują. I teraz, jeżeli za sprawą takich państw jak Chiny i kolejnych będzie się odchodziło od dolara, to oni te premie stracą. Gigantyczne problemy. I to między innymi, może nawet już kompletne bankructwo Stanów Zjednoczonych. I to między innymi było przyczyną zmiany ich doktryny wojskowej, czyli zmierzenie jej przeciwko Chinom ewidentnie, która ta nowa doktryna chyba się nazywa teraz Paryty i Obamy właśnie, tej blokady portów i tak dalej. No to tyle na ten temat, bo nie chcę za dużo zabierać głosu. Chiny, 5000 lat historii, więc jest to najdłużej funkcjonująca cywilizacja, choć zmieniają się, choć te zmiany czasami były bardzo, bardzo poważne. Pamiętajmy, że tylko przez połowę tego czasu Konfucjusz funkcjonuje w umysłach Chińczyków. Połowę czasu czekali na Konfucjusza. Ale to jest gracz, z którym trzeba się liczyć. Gracz, który ma doświadczenie, jest to zupełnie inny świat, zupełnie inny system wartości. Ciekawe, oni nie byli nigdy agresywni. Wielki mur jest też obronnym murem. Co ciekawsze, rzemiosło wojskowe jest związane z kobiecością w Chinach, o czym mało kto wie. Dowódcą był zawsze krewny cesarzowie, nigdy cesarza. I bycie żołnierzem nie jest przedmiotem dumy w Chinach. Dokładnie. Także to jest bardzo ciekawa sprawa. Natomiast jeżeli mówimy o złocie, to mnie często pytano, czy ja bym chciał, żeby Polska prowadziła złotą. Ja oczywiście bardzo chętnie trzeba prowadzić walutę złotą, ale Polska jest za małym krajem, żeby wytrzymać tutaj presję tego. Natomiast gdybyśmy robili do spółki z Chinami, to myślę, że byśmy do spółki to wytrzymali. Mówię trochę jak Hodża, który pytany w roku tam 49, ilu jest Arbańczyków, świadczył dumnie nas i ruskich 200 milionów. To niewątpliwie trzeba by zawrzeć sojusz z kimś, tak. Jesteśmy mocarstwem na ten sam. Ale ja sobie myślę, żebyśmy przeszli do takiego bardzo fajnego tutaj we czterech, jak siedzimy, łącznie z panem Markiem z Krakowa, do takiego fajnego elementu, którym kreujemy nową politykę Rzeczpospolitej, jeżeli ona w ogóle może być w ten sposób nazwana. Ja nie słyszałem oprócz tego, że pani marszałek Kopacz przejechała się do Chin akurat chyba. O nie, nasz generał, nasz dowódca w sztabie był dwukrotnie w Chinach. To akurat tego nie wiem, ale w każdym razie myślę, że to jest dobry kierunek myślenia, być może daleki, być może... Nawet daleko wschodni. Nawet bardziej niż właśnie daleki. To ja państwu podam przykład. Japońska flota wpłynęła do Gdyni. Tak, był taki facet, święty, którego znałem jeszcze osobiście, świętej pamięci Mikołaj Ceaușescu, który był dyktatorem Rumunii, notabene zawarł sojusz z Chinami. Ale to nie był słońce Peru, to słońce Karpat. On był słońcem Karpat. Tak, przepraszam. Słońce Karpat. I Ceaușescu zawarł, ja mam w domu z Kinteyem, na pierwszej stronie jest podpisany. I on od chwili podania tego paktu z Chinami robił sobie co chciał przeciwko Rosji. Podskakiwał im na Flixman. Wiecie, on nie chciał przepuścić Brzeżniewa przez terytorium rumuńskie, który chciał pojechać sobie do swojego brzegu. On pojechał do Finlandii. Pojechał sobie do Finlandii i wysiadł z samolotu i z wielkim bukietem czerwonych róż pojechał na grób marszałka Mannerheima, bohatera wojny fińsko-sowieckiej. Nikt z Chinów z nim nie pojechał.
bo się bali. Czesku nie wiedział, że finlandyzacja polegała na tym, że każdy prezydent Finlandii był agentem NKWD, więc z tego jeszcze nie wiedział. No ale muszę domyślać, bo... W ogóle my nie doceniamy roli Chin, bo jest taki mało znany epizod, że w 56 roku, kiedy w Polsce były rozruchy, tak jest, tak. Związek Radziecki miał naprawdę poważną chrapkę na to, żeby sobie tutaj zainterweniować tak na Węgrzech, ale podobno towarzysz przewodniczący Mao powiedział nie, czy jak to tam po chińsku brzmi. Podobno również wtedy zawisła na murach ambasady flaga. Wtedy była polityka stu kwiatów. Na granicy polsko-chińskiej spokój. Jestem bardzo zwolennikiem zacieśnienia stosunków z Chinami. Nie widzę tutaj jakichś zagrożeń, a uważam, że zyski mogą być ewidentne, więc skoro bilans jest jednoznacznie korzystny, to czemu nie? No tak, ja jestem jednak zwolennikiem, że bliższa koszula ciału niż Sukmana. Jednak Rzesza, oczywiście. Ale myślę, że Chinami też trzeba by się było na serio i tylko, na poważnie jedno, zainteresować. To jedno nie wyklucza drugiego, dlatego że zwróćcie uwagę, że potężna część gospodarki niemieckiej funkcjonuje w Chinach. Tak, oczywiście. I dla Chin Niemcy są chyba drugim partnerem gospodarczym. No tak, ale oni już patrzą na niego z pogardą, bo jak była mowa o kolei magnetycznej, to zaproponowano, żeby Niemcy budowali sobie 20 kilometrów tradycyjnych, ich nie było stać, a Chińczycy 400 kilometrów strzelili jak nic, prawda? Co, pan Marek? Nie wiemy, coś się... Bliżej tak, mikrofonu. Bliżej mikrofonu, bo się oddaliliśmy w ferworze. Nie, no tutaj chyba dochodzimy do takiej kwestii, że różne tylko co, się... Przepraszam, tylko po co Polsce, Niemcom, Francji sojusz z Chinami, skoro za chwilę i tak zrobią go sobie Jemeńczycy, Saudyjczycy, Pakistańczycy i tak dalej. Właśnie chciałem zapytać, czy to jest takie pewne? Nie. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, że jak mówimy sojusz, to tak wrzucamy do jednego worka różne rzeczy, ale przecież na wielu różnych płaszczyznach się zawiera sojusze militarnej, politycznej, wojskowej, tam, a gospodarczej i tak dalej. Więc uważam, że można by tak manipulować tymi sojuszami. Iran tak, natomiast sunnici nie. No, tylko że cały czas jest taka rzymska maksyma, o której zdaje się mało osób pamięta, a brzmi ona civis pacem parabellum. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I dlatego chcemy zbrojeń. Patrząc z wąsko rozumianego interesu polskiego, właśnie się zbroimy, rozbrajając swoją armię, że tak powiem, ograniczając, uzabadewiając. Polska się zmęczy przeciwnika śmiechem. Po prostu tak. Jak wkroczy i zobaczy siły obronne, to padnie ze śmiechu. Tak. I przejezd na autostrady i parę innych, że wszystko tak powiem, cudów techniki. No. Wszystko zależy od dobrej doktryny. Tutaj mi się taki dowcip przypomniał o generale radzieckim szkolącym afrykańskich dowódców. No i szkoli w pewnym momencie. Oni pytają, panie generale, ale proszę nam powiedzieć, gdyby tak było, że nas zaatakuje wróg dużo, dużo silniejszy od nas i no, nie da się z nim wygrać. Co wtedy robić, panie generale? A radziecki generał mówi, wciągnąć głęboko na swoje terytorium i zaczekać na ostrą zimę. Więc recepta jest sprawdzona. W Afryce szczególnie. Więc dobra doktryna też się przydała, prawda? Może mamy jakąś, może nasi umiłowani przywódcy mają jakąś wyrafinowaną, taką szczególną. Ta wyrafinowana to ona jest na pewno. Tak. No jak można mieć państwo, które się chłopców uczy od przedszkola, że nie mają być agresywni? Dzieciaki, chłopcy powinni iść do wojska, umieć się nauczyć strzelać kurde z pistoletu. Ta ludność powinna te pistolety jak w Szwajcarii mieć w domach. Już nie mówię karabiny jak w Szwajcarii, niech pistolety chociaż kurcze mają. Prawda? Myślę, że to jest nieosiągalne, chociaż się dwoma rękoma podpisuje pod tym, co pan mówi. Jest nieosiągalne. Fabryka Waltera w Radomiu powinna naszej partii dawać spore wsparcie właśnie za to, że my chcemy, żeby każdy miał w domu pistolet, bo to jaki to zbyt dla fabryki. A to w Polsce nikt tego nie rozumie, to w Ameryce rozumieją, prawda? W Polsce... Mordują się przy pomocy sztachet i siekier, w związku z czym, że tak powiem, nic by się nie zmieniło tak naprawdę, gdy każdy miał pistolet. Rozmawialiśmy, mieliśmy audycję o posiadaniu broni i jak tutaj siedzieliśmy, tak wszyscy byliśmy za. Im więcej broni w prywatnych rękach, tym bezpieczniej, tym mniej przestępstw. Na pewno. Pokazują to wszystkie statystyki i najlepsze oczywiście statystyki na świecie, czyli amerykańskie. Dokładnie taka jest zależność. Tam, gdzie jest broń, tam jest mało przestępczości. Tam, gdzie jest reglamentacja dostępu do broni, tam się pojawia jakiś czarny sukinsyn, czy biały furiat i rozstrzeliwuje kilka
kilka różnych osób przypadkowych, czy to dzieci w przedszkolu, w szkole, czy w kinie. Ale wróćmy do naszej wojny. Mamy cały czas w naszym uzbrojeniu efekt rozwoju naszej cywilizacji i kultury. Mamy arsenał gigantyczny, w tym broń nuklearną. I tak naprawdę te tysiące ładunków nuklearnych, dziesiątki tysięcy pocisków krótkiego, średniego, dalekiego i super dalekiego zasięgu nie zmienia faktu, że tak naprawdę jesteśmy bezbronni. No nie, no co, będziemy rzucali na osiedla muzułmańskie w Paryżu czy w Londynie? No nie. No nie, mówię bezbronni. Bezbronni mówię dlatego, że nie mamy tej doktryny wojennej. Nie wiemy, kto jest naszym przeciwnikiem. Nie znamy siebie. Tak, nie definiujemy siebie, nie definiujemy wroga. Trzeba mieć plan przygotowany na wszystkie możliwości. Proszę sobie przypomnieć, co robił marszałek, o Jezus, ja w tej chwili zapomniałem, niemiecki, który został obudzony tam w nocy w 1870 roku, że wojna z Francją, oświadczył plan wojny z Francją, my chce u góry, prawda, i poszedł spać. No otóż trzeba mieć, ja nie rozumiem, sztab polski musi mieć plan wojny z Rosją, plan wojny obronnej z Ukrainą, z Białorusią i Ukrainą, z Czechami, ze Słowacją, plan inwazji na Słowację, no plan inwazji na... No wszystko. Obroną przeciwko Niemcom, w sojuszu, bez sojuszu. Co ten sztab do jasnej cholery robi? Cały czas mamy ten problem, że nawet nie wiemy, z kim jesteśmy w sojuszu, a z kim nie jesteśmy. Ale na wszelki wypadek trzeba mieć wszystko. Niby jesteśmy w NATO, ale przecież jak jesteśmy w sojuszu z 20 kilkoma państwami, to tak naprawdę nie jesteśmy z nikim. Ja to szczerze mówiąc nie wiem, kto jest w tej chwili naszym wrogiem, zagrożeniem, przeciwko komu powinniśmy... Jak to, kto jest naszym zagrożeniem? Dokładnie wiadomo, jest Korea Północna. Na ulicy Wiejskiej jest jakiś... Iran, przepraszam bardzo. Na ulicy Wiejskiej jest paru pacjentów, w Alejach Ujazdowskich też się znajdzie kilku wrogów, jak tutaj jesteśmy, panowie. No to co zrobić, żeby może... Czy w ogóle nie jest za późno, żeby coś z tą naszą cywilizacją białego człowieka coś zrobić? Może jakąś... No, szczerze mówiąc, jeżeli w ciągu najbliższych kilkunastu lat to się nie odrodzi, to sprawa będzie nieodwracalna. Muzułmanie zajmą tę Europę i koniec. No. No ja mimo wszystko wierzę, że w tych nieszczęsnych demokracjach rządzą służby specjalne. Tak, rzeczywiście, Polska ma dość wyjątkową sytuację, bo my tej mniejszości nie mamy. Tego typu zagrożenia nie mamy. Chińczyków też nie mamy. Jeżeli się otrząśniemy w miarę szybko i zaczniemy prowadzić normalną politykę, to będziemy w sytuacji wyjściowej dużo lepszej niż inni. Bo będziemy nie mieli tego typu tych zagrożeń wewnętrznych, będziemy się mogli skupić. Proszę zwrócić uwagę, że ile energii poświęcają te państwa, już nie mówię tylko o tej walce z własnymi obywatelami, bo rzeczywiście ta inwigilacja, podsłuchy i tak dalej, to strasznie dużo kosztuje i tak dalej, ale te państwa poświęcają strasznie dużo energii, środków i czasu na walkę właśnie z tego typu wewnętrznymi zagrożeniami związanymi z tymi mniejszościami i tak dalej. U nas tego problemu, no nie chcę powiedzieć, że nie ma, ale jest dużo, dużo mniejszy. W związku z tym znowu ta sytuacja wyjściowa byłaby lepsza. Mielibyśmy dużo więcej energii, środków i tak dalej na to, żeby się porządną armię uzbroić i tak dalej, dobry wywiad, kontrwywiad, służby specjalne. To na zakończenie przedostatniej części audycji znowu mistrz. Wygrana wojna podąża ścieżką podstępu. Zatem kiedy możesz działać, udawaj niezdolność działania. Kiedy rozwijasz wojska w szyk, udawaj bezczynność. Kiedy jesteś blisko, udawaj, że jesteś daleko. Kiedy jesteś daleko, udawaj, że jesteś blisko. A do czego to się odnosi, to po chwili przerwy.
100% przebojów. Bezmiar niesprawiedliwości. No i teraz wyjaśnienie, po co był ten cytat. Bo rozmawialiśmy o tym, że nie ma planów obronnych, nie ma planu ataku, nie ma żadnej, niczego, co by wskazywało, że jesteśmy przygotowani. A może właśnie ci wszyscy nasi rządzący wzięli sobie do serca myśl mistrza Sun i udają, że są niezdolni do działania. Już miałem taką refleksję, że tak powiem, znowu na końcu języka. Natomiast mi się wydaje, że nie da się zrobić tego, o czym mistrz cytowany przez ciebie parokrotnie mówi czy pisze, bez budowania jakiejś szerokiej bazy społecznej. To jest to, o czym pan mówi, że małemu, młodemu człowiekowi w przedszkolu trzeba wytłumaczyć, że on może, czy musi nawet czasami komuś dać w mordę, że tak powiem. Ale panowie... Bez tego się nie da po prostu. Ja panu coś powiem. Ja byłem parokrotnie w Akademii, obecnie się nazywa Akademia Obrony Narodowej, kiedy się nazywała tam inaczej. Akademia Sztabu Generalnego. Proszę państwa, ja dostaję czasami opracowania z tej akademii. Proszę się nie gniewać, ale to jest po prostu bełkot. Ci ludzie, którzy tam piszą, te niby doktryny i tak dalej, oni po prostu bełkoczą. To jest na poziomie żenującym, po prostu żenującym. I jeżeli tacy są wykładowcy, to jacy potem muszą być z tego studenci? Czy ja mogę reflektować na temat tego, o czym pan mówi? No ja z racji pełnionych obowiązków miałem dość dużo kontaktów z Niemcami. Miałem do czynienia z wysokimi oficerami Bundeswehry i ja muszę powiedzieć, że to byli intelektualiści. To byli ludzie bardzo dobrze wykształceni, wiedzący, kto to jest Goethe, wiedzący, kto to jest, no i tak można by mnożyć. Natomiast miałem także w różnych wymiarach, bo także w wymiarze zaszczytnej służby wojskowej w Polsce Ludowej do czynienia z polskimi oficerami, znaczy polskimi, z oficerami. I miałem też z tymi oficerami do czynienia teraz niedawno, parę lat temu. I jakby tam jest powszechny w tym środowisku oficerskim, bo to ma związek z tym, o czym pan mówi, jest powszechne narzekanie, że odsuwa się tych oficerów wykształconych na Zachodzie, właśnie prawdopodobnie bliskich intelektualnie tym oficerom Bundeswehry, a stawia się na ludzi, którzy tam gdzieś pięścią pancerną, jak ja to kiedyś słyszałem i zrobiło mi się zimno, bo to według starej woroszyłowskiej szkoły, że tak powiem, pięścią pancerną... Przyszła wojna Sikorskiego. Dokładnie tak. Zdobyliby Berlin. Chcieli rozbijać grzyby atomowe pozrzuconych przez czy podstrzelonych przez Amerykanów w Pershingach, czy tego. No po prostu ręce opadały i wody odchodziły każdorazowo. Także myślę, że tutaj jest tego typu problem, że gorsze wypiera niestety, może się mylę, gorsze wypiera lepsze i to chyba jest zasadniczy i podstawowy problem w Polsce, a być może także w Europie. Któryś z mistrzów, ale to nie Suncy, powiedział, że lepsza jest armia owiec dowodzona przez lwa niż armia lwów dowodzona przez owce. No i niestety ryba psuje się od głowy i mamy problemy z generalicją, która jest pazerna na pieniądze, pazerna jest na wiele innych rzeczy, natomiast bardzo niewielu jest ludzi, którzy już nie powiem, żeby musieli oddać życie za ojczyznę, bo nie wiem, czy jednego bym znalazł, ale by chcieli zaryzykować szkalectwo za ojczyznę. Ja od razu mówię i już mówiłem to kilka razy, za ten kraj w życiu, jeśli tylko by się pojawił okupant, który by tutaj wprowadził normalne zasady, albo przynajmniej normalniejsze, deklaruję już, jestem kolaborantem. To państwo się do niczego nie nadaje. No jest dla Polski, byłoby to korzystne oczywiście, to państwo się do niczego nie nadaje, to się zgadza. Natomiast my mówimy tutaj o okupancie, który byłby z pozycji wrogich w Polsce, prawda, takowo. Jakby przyszła pani Thatcher, chciała opanować Polskę, to natychmiast niech opanowuje. Nie, no bo właśnie... To... Świeć pani nad jej duszą, bo to rzeczywiście wybitna persona. Rozmawiając tutaj o wyszkoleniu oficerów czy dowództwa, musimy przede wszystkim wiedzieć, z kim mamy potencjalnie walczyć, tak? Znaczy, do czego mamy ich szkolić? Jeżeli my tutaj nie wiemy, jakie zagrożenia nam na nas czyhają, kogo się mamy bać, z której strony, ja tutaj wracam cały czas do tego uparcia, kto jest naszym wrogiem tak naprawdę w tej chwili, kto jest tym zagrożeniem, no to mamy problem, no bo do czego mamy tych ludzi szkolić? Jeżeli nam nie grozi konwencjonalna wojna, jeżeli nam nie grozi wojna atomowa, ale za to na przykład inwigilacja służb powszechna, albo innego rodzaju działalność, to pewnie inaczej musimy walczyć z nimi, inaczej tych dowódców szkolić. Ale
Pytanie, że mi się wydaje, po prostu teraz już dokończę tylko zdanie, wydaje mi się, że mamy tak totalny chaos, jeśli chodzi o to, o te właśnie różne potencjalne zagrożenia. Tak naprawdę nie wiemy, co nam zagraża, co nam nie zagraża i to jest konsekwencja. Ale panie mecenasie, tak no, Rosjanie mają takie bataliony jak Wimpel, prawda, czy inne słynne, prawda, i one będą walczyły z każdym. Nie jest wszystko jedno, z kim walczyć, one będą walczyły, tak, z każdym. To są, prawda, faceci do mordowania. To są faceci do tego, ale nie tylko do mordowania. Jak była przez ci ludzie, jak był atak na szkołę w Biesłanie. Oni wtedy sobie akurat ten w ogóle stanął, no, akurat sobie jedli drugie śniadanko. Oni się rzucili w obronie tych dzieci bez hełmów, bez kamizelek w ogóle. Czyli zginęli, się rzucili. Oni tak szkoleni są, jeszcze trzeba. No i tak ma być. Tak ma być. Ma być. Ja sobie nie wyobrażam, żeby mogło być inaczej. No, no bo w Europie... Jak trzeba mordować, zamordują oczywiście. W Europie niestety skończył się czas szkolenia armii, a szkoli się... No tak. Nie wiem co, to nie jest wojsko, na pewno. Ja nie wiem, czy pan wie, panie Paweł, że zdarzył się przypadek 2 lata temu, czy 1,5 roku temu w Afganistanie, że zaatakowane zostały przez talibów jakieś wojska amerykańskie. No i ci wezwali na pomoc helikoptery, najbliższe były niemieckie. One przyleciały, ostrzelały talibów i o godzinie 16 powiedziały przerwę obiadową i odleciał. Otóż Amerykanie powiedzieli, że najbliższy drugi powstrzymali przed skierowaniem ognia na te helikoptery. Oni szlak. To, co powiedziałem... To, co powiedziałem a propos tego, że nie szkoli się żołnierzy, miało wyjątkowo tragiczny wymiar w Srebrenicy, kiedy tak zwane wojsko holenderskie po prostu uciekło, stchórzyli. Tych ludzi na normalnym polu walki należało po prostu wziąć i wszystkich do nogi wytłuc. Co dziesiątego, było świadkowane. To się sprawdzało w cesarstwie rzymskim, dziesiątkowanie. Natomiast u nas to trzeba chyba naprawdę mocniej się... Ale oni dostali pół roku temu, dostali od jeszcze królowej, dostali medale za służbę w Bośni. No ale to były już właśnie siły pokojowe. Siły pokojowe, pokojowe metody stosują, a nie... Mam przyjaciela, którego dziadek w czasie wojny walczył po tamtej stronie, to znaczy, po tej stronie, czy po tamtej, zależy, z którego punktu się patrzy. Afryka Korps. Nie, właśnie był w Armii Krajowej i mówił o swoim dziadku zawsze tak. Mój dziadek to był zawsze pacyfista, a szczególnie w czasie wojny. A tak na niego spojrzałem, mówi, bo wiesz, w AK to były takie specjalne jednostki. One się nazywały pacyfikacyjne. One na przykład na Zamojszczyźnie działały. Jak to więc dziadek był pacyfista. Takich pacyfistów w Europie potrzeba. Takich, którzy potrafią spacyfikować. Tylko Europejczycy są pacyfikowani w każdy możliwy sposób. Przede wszystkim jest to pacyfikacja pseudointelektualna. To jest jakaś rzeź. Tak, to prawda. Dokonywana na ośrodkowym układzie nerwowym, w wyniku czego powstaje potrafiący czytać, liczyć, posiadający tytuł magistra albo nawet dwa i doktora debil. Ale on tak czyta, tylko nie rozumie. Jeszcze na tym polega problem. Ale miałem dyskusję 2 tygodnie temu w Polsacie z takim panem, on się nazywa Celiński, Krzysztof Celiński, on jest jakiegoś pisa Liberté i ja mu mówię, że Hitlera należałoby po prostu zastrzelić. Ja mówię, nie no, skąd trzeba dialog podjąć? Kurczę, to jest właśnie ta choroba, no. Dialog podejmować. Ja pamiętam, wiecie panowie, jak już mówimy o tym, o tej takiej właśnie męskości, jak piorunujące na mnie wrażenie zrobiły wspomnienia generała Boruty Spiechowicza. On gdzieś tam opisuje, jak to w czasie I wojny światowej podjechał na koniu do jakiejś grupy Austriaków i było widać, że skończy się to nie dziką awanturą, tylko rzezią. I pierwsze, jak on zrobił, on wyjął pistolet i strzelił w głowę oficerowi austriackiemu, z którym rozmawiał i dzięki temu ta grupa, którą on prowadził, nie wiem, co to tam było, ilu tamtych kawalerzystów było, to byli polscy kawalerzyści, jakby wygrała tę potyczkę. No więc jakby to pokazuje tylko... Pierwsze uderzenie. Dokładnie. To był dla mnie po pierwsze szok, że tak powiem, to jak on to opisywał, bo on to opisywał z mojej bez żadnej... Czytał Sienkiewicza, Potop, słynna akcja Chmicica w wąwozie. Dokładnie, nie, wiesz, bo to tak troszkę wygląda i to pokazuje tylko, że rzeczywiście ten, kto pierwszy zaatakuje, będzie bardzo, że tak powiem, ostry w tej całej działalności i dyskusji, powiedzmy, przy pomocy argumentów siły. Dialogu. Będzie dialogu i siły, będzie wygrany. No to tak musimy rozmawiać. W poprzedniej części powiedziałem, że w tej cywilizacji białego człowieka tylko Amerykanie i Rosjanie są jeszcze w stanie prowadzić wojnę i myśleć w kategoriach wojny jako elementu prowadzenia polityki. I teraz sobie uświadomiłem, że przecież nie. Jest naród, który Albania. Od
65 lat jest w stanie wojny permanentnej, raz wojny bardzo... Kurdystan. Nie, Izrael. Raz bardzo, bardzo widowiskowej, raz nie, Izrael. I zobaczcie, co się stało. Dlaczego od paru ładnych lat nie słychać o akcjach terrorystycznych w Izraelu? No bo zrobili to, co zrobili. Zrobili jedną rzecz. Zastosowali zasadę odpowiedzialności zbiorowej z eliminacją, ale nie fizyczną, głowy rodu. Otóż każdy bandzior, który wysadzi się w powietrze, będzie wiedział, że jego dom zostanie zburzony, rodzina wysiedlona, a przede wszystkim ojciec, głowa rodziny. Parę razy się okazało, że do kogoś nie dotarła informacja, przekaz był widocznie nieczytelny, kilka osób wyleciało w powietrze. Zrównano z ziemią kilka domów, wypędzono kilkaset osób i jakoś można. I to samo powinniśmy zrobić. Od Żydów należy się uczyć, od Izraelczyków należy się uczyć prowadzenia wojny, życia w wojnie i rozumienia, tylko dokończę, rozumienia, że jest jakaś wojna, czy to jest konflikt cywilizacji, nieważne. Tylko trzeba umieć zdefiniować siebie i zdefiniować wroga. Amerykanie stosowali technikę taką, że terrorystów zabitych chowali pod chlewem. Ponieważ dla nich świnia jest czymś strasznym, to taki terrorysta wiedział, że jak będzie pod chlewem, to może się do raju nie dostać. I te chóry są nie będą. Aczkolwiek dla mnie pewnym też upadkiem, oznaką upadku cywilizacji było to, że kiedy oni dopadli Osamę Ibn Ladena, go zatłukli na miejscu, wyrzucili. Nie rozumiem tego. Jeśli się terrorysty na rzeczywiście w akcji zabija, to jak najbardziej się nie dyskutuje z terrorystą, ale jednak mimo wszystko cywilizowany kraj stawia przed sądem taką osobę. Ale on już nie żył od 9 lat, panie mecenasie. No chyba, że... Już mówił o tym, pani Benazir Bhutto twierdził, że nie 9 lat. To była cały czas taka akcja, że ta Al-Kaida udawała, że on żyje, żeby tutaj sobie to umocnić, a CIA czytała te montowane, ten udawała, że on rzeczywiście żyje i w końcu kiedyś trzeba było tę komedię skończyć. Przecież nie pokazali go w ogóle nigdy. No tak. Nie pokazali go w ogóle nigdy zabitego. To jest czysta lipa. Zakładam, że... Czysta lipa. Mogło tak być. Ale... Musimy podsumowywać. 2 godziny nam minęły. Ja widziałem piękny rysunek wtedy w brazylijskiej prasie, że stoi przed Obamą, stoi pan ten, no jak się nazywa ten od Microsoftu, no szybko. Gates. Bill Gates i ten mu wręcza medal z napisem gratuluję panu zabicia i Bladena pod pachą Photoshopa. Podsumowanie. Mamy wojnę, czy nie mamy wojny? A może musimy się szykować? Po jednym zdaniu, bo jeszcze chcę zakończyć innym mistrzem prowadzenia wojny, a musimy kończyć. Jacek, mamy wojnę, czy nie mamy wojny? Mamy wojnę, chociaż nie poruszyliśmy tego aspektu. Przede wszystkim wojnę służb. Może zabrakło nam czasu. Właśnie, to jest bardzo ważna. Ale uważam, że szkoda, że może osobna audycja. Mamy osobna wojnę służb, niewątpliwie. Dobra, zrobimy osobną audycję o wojnach służb. I o historii wojny służb. Właśnie. Bo jest taki, niewiele osób wie, że agent Napoleona był szefem służb austriackich. No to trzeba uciekać, to trzeba uciekać. Tak, koniecznie. Mamy wojnę, tylko jest wojna służb, tak? Oczywiście. Przede wszystkim bym powiedział. Przede wszystkim bym powiedział. Myślę, ja nawet wiem, że ta wojna jest i ona jest bardzo okrutna i ja nie jestem właśnie pewien. Nie, tu z panem mecenasem kiedyś podejmę polemikę, bo ja nie jestem pewien, czy my jesteśmy w stanie ją wygrać i ten proces taki bardzo zły, zahamować. Jeżeli będziemy się bawić tak, jak mówiliśmy, że tak powiem, wychowując dzieci w kulcie braku przemocy. Ja nie mówię, żeby wychowywać w kulcie przemocy, ale wychowywać w kulcie... Facet to jest facet. Po prostu w etosie rycerskim. Po prostu w etosie rycerskim. Ja mówię tak, mamy 3 sprawy. Mamy pełzający najazd, prawda, muzułmanów, na który to nie jest wojna, ale no coś z tym byłoby dobrze zrobić. Druga sprawa to jest wojna służb, prawda, to jest inna zupełnie temat. A trzecia to jest nadciągająca i być może będzie za miesiąc wojna rosyjska. Wojny się robi po żniwach, także wszyscy czekają na żniwa, żeby zebrać plony i dopiero potem się robi wojny. Także to możliwe, że ona tak wisi i się ciągnie, to może być bardzo daleko posunięta. Światowa wojna oczywiście w każdym razie. No i te aspekty, prawda, żeby państwo pamiętali. Dziękuję. A mi to zabrakło jednego cytatu z pana Cy. Słynnego cytatu: barbarzyńce zwalczaj barbarzyńcom. Tak. Może też powinno. I na zakończenie jeszcze raz fragment z Clausewitza z książki Über die Natur des Krieges. Na zakończenie Karl von Clausewitz. Jeśli wojny ludów cywilizowanych są mniej okrutne i niszczycielskie niż wojny barbarzyńców, różnica wywodzi się z warunków społecznych zarówno państw samych w sobie, jak i ich wzajemnych relacji.
tych warunków społecznych i ich skutków rodzi się wojna i z uwagi na nie wojna podlega zmianom i modyfikacjom, a także można ją kontrolować. Sprawy te nie należą jednak do samej wojny, są jedynie warunkami wstępnymi. Absurdem byłoby wprowadzać do filozofii wojny zasadę umiarkowania. Ludzi do wojny prowadzą dwa motywy: instynktowna wrogość oraz wrogie zamiary. Żegnam się z Państwem, za tydzień porozmawiamy o Rosji. Bezmiar niesprawiedliwości. Procent przebojów.